Suchydor Broadcast. Zarażamy tylko pasją. Spędzasz czas w cudownym miejscu. Zachwycasz się kolorami, atmosferą i niezwykłymi widokami. Wykonujesz zdjęcie i wychodzi nijakie. Nie oddaje klimatu, nie wzbudza emocji. To nie musi tak wyglądać. Chcesz wiedzieć, jak robić niesamowite zdjęcia twoim smartfonem? Zapisz się na kurs profesjonalnej fotografii mobilnej i zacznij tworzyć zdjęcia, o których do tej pory mogłeś jedynie pomarzyć. Wejdź na wyższy poziom fotografii smartfonem. Dołącz do kursu profesjonalnej fotografii mobilnej. www.kursfotografimobilnej.pl. Dzień dobry, witamy serdecznie. To jest niebywałe, moi drodzy. Ponad 100 widzów o godzinie 23 Suchego Toru Broadcast. Jesteście z nami, niezwykle się cieszymy. My jesteśmy w Warszawie, to znaczy ja nadaję ze studia w Warszawie, Maciej Rakowski z Nowego Jorku. Ze studia w Malborku. O 23 ja zrobiłem sobie kawkę, żeby nie zasnąć. Nie wiem, czy wy też o tej porze pijecie kawę, czy po prostu jesteście tak pobudzeni emocjami związanymi z wyborami prezesa Polskiego Związku Pływackiego, nowego prezesa, czy nowego, starego prezesa, to się okaże. Maćku, to mam pytanie do ciebie. Teraz już możesz powiedzieć, jaki jest twój typ? Nie, to nie, nie będziesz miało wpływu na wynik, to nie będzie miało już wpływu na wynik wyborów. A bo to już się pocieszy tej. No, delegaci tam są w spale zamknięci szczelnie i psy spuszczone, nigdzie nie wyjdą, niczego się nie dowiedzą. Możesz powiedzieć, na kogo chciałbyś zagłosować w tych wyborach? Ja powiem, że uczciwie powiem, że też odpowiem. Kto jest moim faworytem, chociaż pewnie większość z widzów naszych wie, kto jest moim faworytem. Cześć Marku, Marek Krawczyk już nas ogląda, olimpijczyk, dwukrotny olimpijczyk, Daniel Kondraciuk, cześć Daniel, witamy serdecznie. Maćku, proszę, wykaż się. Kurczę, nie wiem Andrzej, nie wiem, no. Słuchaj, no ja mogę już powiedzieć, oddałbym głos na Pawła Słomińskiego. Na pewno nie zrobiłbym tego po katastrofie w Tokio. Nie zrobiłbym tego po katastrofie w Tokio, bo uważałem, że powinien podać się do dymisji, zrezygnować ze stanowiska, ewentualnie startować dzisiaj do przyszłej kadencji i by zobaczył, czy zostałby wybrany. Cześć Ania, witamy Anię Szemberg, Michała Rząsę, dzień dobry. Panie i panowie, witamy serdecznie. Natomiast kampania i ta negatywna, i ta pozytywna spowodowała, że dosyć mocno przesunął się, moja sympatia przesunęła się w stronę Pawła Słomińskiego. Ale to może inaczej, jeżeli nie chcesz odpowiedzieć na pytanie, na kogo byś zagłosował, to odpowiedz na pytanie, kto dziś wygra. Kto dziś wygra? No nie wiem. No, ja takich wiedzy nie mam, takich nie mam. Nie mam. Otylia ma wygrać. Widzę No tak typują na razie nasi
nasi widzowie. Aha. Ale ja ci powiem, że też... Poczekaj, no nie odpowiedziałeś, na kogo byś zagłosował i nie chcesz odpowiedzieć, kto wygra. To są proste pytania. Nie, bo ja... No właśnie, to nie są aż takie proste pytania. Ja nieraz pisałem, że dobrze, że nie jestem delegatem, bo nie wiedziałbym na degeneratem. Degeneratem. No jest już późno, więc się mogę przejęzyczyć. Ale nie, ale ci powiem, że faktycznie po tej aferze tokijskiej byłem bardzo na przeciwny, żeby kontynuować może z tym związkiem. Tak. Ale później faktycznie no, opozycja jakoś się nie za bardzo popisywała i tam było brak merytoryki. No to, to jest w sumie bardzo, bardzo ciekawe, bo jeżeli Otylia wygra, to będzie kandydat, który, czy kandydatka, nie wiem, czy się poprawnie powinno powiedzieć kandydatka, ale to jest kandydatka bez programu. My tak tylko hasła są facebookowe, więc to jest ciekawe. To znaczy ja, bo zaraz musimy się połączyć z Donkiem Oleksowym, który jest delegatem na zjeździe Polskiego Związku Pływackiego w Spale, bo mam informację, że możemy się już z nim połączyć, on jest na sali plenarnej, ale jeżeli ja mogę jeszcze odpowiedzieć, na kogo bym zagłosował, to powiedziałem na Pawła Słomińskiego, ale kto wygra, uważam, że wygra Otylia Jędrzejczak. Dzisiaj w poście napisałem, że ktokolwiek by nie wygrał, nic złego polskiemu pływaniu się nie stanie, na pewno polskie pływanie nadal będzie się rozwijało i będzie parło do przodu. Moi drodzy, spróbujemy się połączyć z delegatem, który jest na zjeździe. Halo, halo. Dzień dobry, Domek. Siedzę na sali. A plenarny musisz cichutko mówić. Słuchaj, jesteś live na streamie Suchego Toru Broadcast. Słucha nas w tej chwili 170 osób. Nie wiedziałem, że o 23:00 170 osób jeszcze nie śpi i czeka na wiadomości z sali plenarnej. Jesteś pierwszą osobą, która te wiadomości naszym widzom przekaże. Powiedz mi emocje. Dobry wieczór. Jak emocje? Czy jest gorąco? Czy są awantury? Czy jest spokojnie? Czy jest dyplomatycznie? Jest bardzo dyplomatycznie, jest spokojnie. Awantur nie ma, ale jest wyciąganie dziwnych rzeczy. Brudów tak zwanych? Nie do końca. Na razie to są śmieci. Aha, rozumiem. Donek, ty jesteś związany z piłką wodną, mniej z pływaniem. Powiedz, czy wierzysz w to, że gdyby nowym prezesem Polskiego Związku Pływackiego została Otylia Jędrzejczak lub Jacek Śmigielski, piłce wodnej, pływaniu artystycznemu, skokom do wody, działoby się lepiej, mielibyście po prostu większe możliwości działania i rozwoju? Znaczy, takie nadzieje mieliśmy za każdym razem przy kolejnych wyborach. Nadzieja matką głupich. I umiera ostatnio. Znaczy, nie słyszę optymizmu, tak. Nie słyszę optymizmu w twoim głosie. Znaczy, ja mam nadzieję, że to wszystko się rozwinie tak, że będzie niezależnie, kto zostanie prezesem, to piłka wodna i pozostała dyscyplina pływacka wyjdą, wypłyną jak oliwa, ale wątpię, czy to się zdarzy. Patrząc na pochmurne miny, co po niektórych kandydatów, wyborców. Wyborców, rozumiem. Tak. To ponure miny widzisz w czyich obozach, powiedz? Pawła Słomińskiego? No tak, tak mi się wydaje. Do połowy było tak trochę smutno. Może zachowują powagę, albo są takimi aktorami dobrymi i nie pokazują emocji. Tutaj chyba nikt nie pokazuje emocji na razie. Myślę, że to dopiero się zacznie, jak wypłynie kwestia absolutorium. Rozumiem, że jeszcze absolutorium nie zostało udzielone Pawłowi Słomińskiemu. Miałem chyba od ciebie informację, że pojawił się wniosek o komisji rewizyjnej, jednego z członków komisji rewizyjnej, o nieudzielenie absolutorium ustępującemu prezesowi Pawłowi Słomińskiemu. Czy wiadomo z jakiego powodu? Na razie nie, ale oczywiście z komisji rewizyjnej była jedna osoba, była przeciwna. Na razie jest
rozmowa na temat sprawozdania Pawła i Komisji Rewizyjnej, dlatego jest tutaj na razie dyskusja, ale myślę, że to jeszcze potrwa gdzieś koło pół godziny, także muszę się wyłączyć, bo mają pretensje, że gadam. No rozumiem, ale bardzo ci dziękujemy. Przeproś, to nasza wina, ale pięknie dziękujemy. Będziemy się z tobą jeszcze łączyć. Trzymaj się, Donek. Dziękujemy, powodzenia podczas wyborów. Usłyszeliście, drodzy państwo, na sali plenarnej spokój, dyplomacja. Jest gorąco, ale jest kulturalnie. Posępne miny w obozie Pawła Słomińskiego. Czy to jest tylko gra aktorska, czy faktycznie mają się czego obawiać żołnierze Pawła Słomińskiego? Myślę, że tak. To, co powiedziałem wcześniej, moim faworytem w wyborach dzisiejszych jest Otylia Jędrzejczak. Wydaje mi się, że ona zbierze najwięcej głosów. Ale żeby nie było, mój głos oddałbym dzisiaj mogę się do tego przyznać, bo w dniu wyborów już nie ma na to, na nikogo wpływu, głosowałbym na Pawła Słomińskiego, ustępującego prezesa. Tak jak mówiłem jeszcze 2 miesiące temu, chyba sam uderzyłbym się pięścią w głowę, gdyby mi przyszedł taki pomysł do głowy. Natomiast przez te 2 miesiące ewoluowałem, moje poglądy ewoluowały i uznałem, że Paweł Słomiński mimo wszystko jest najlepszym kandydatem z całej trójki. Wielu moich znajomych się z tym nie zgadzało, część nawet obraziła, jak mogę myśleć inaczej niż oni, ale wydaje mi się, że siłą demokracji jest właśnie różnorodność poglądów. To jest chyba najpiękniejsze w tym wszystkim, najważniejsze, żebyśmy się wszyscy nawzajem szanowali. To, co powiedziałem, powtórzę jeszcze raz. Uważam, że każdy z kandydatów na prezesa, który objąłby stanowisko prezesa Polskiego Związku Pływackiego, nie zrobi krzywdy ani związkowi, ani nam, środowisku pływackiemu, tylko będzie pchał, rozwijał pływanie i w taki sposób, że będziemy wszyscy, mam nadzieję, zadowoleni. Co ty, Maćku, sądzisz o sytuacji, którą zastaliśmy na razie? No Andrzej, ja tak skomentuję, co powiedziałeś. No tak bardzo dyplomatycznie mówisz, ale u jednego sternika związek by się szybciej rozwijał, u drugiego może się rozwijać, a u trzeciego może się w ogóle nie rozwijać, więc to też tak nie wiadomo, czy na pewno się będzie rozwijał. No ale widzę, jesteś optymistą, nie od dzisiaj. To znaczy ja z tym rozwojem bym też nie przesadzał, bo związek z samego założenia, z kształtu statutu ma problem, żeby się rozwijać. Tak? To jest jednak, my mówimy często, czy słyszymy, że opinie, że związek to beton, no coś w tym jest, ponieważ to są tego typu struktury, że nie ma tam szans na zmianę jak w jednoosobowej działalności gospodarczej z dnia na dzień, pomysłu wprowadzenia nowego projektu i rozpoczęcia niemalże nowej działalności. No tu niestety są potrzebne zarówno posiedzenia zarządu, czy walne zjazdy, na których podejmowane są decyzje. One są niezbyt często, no bo nie da się raz w tygodniu czy kilka razy w miesiącu spotkać na takich zjazdach, więc siłą rzeczy nie da się tego związku rozwijać tak, jakbyśmy sobie myśleli i marzyli. No tak to wygląda. Wiesz, mnie zastanowiła ta sprawa nieudzielenia absolutorium Pawłowi Słomińskiemu, czyli wniosek jednego z przedstawicieli komisji rewizyjnej. Ciekaw jestem, czy to są jakieś zarzuty poważne, czy ktoś dopatrzył się uchybień w działalności ustępującego zarządu. Właśnie prawdopodobnie, z tego co otrzymałem wiadomość, sprawa dotyczy tylko Pawła Słomińskiego, czyli wniosek jest o udzielenie absolutorium dla zarządu Polskiego Związku Pływackiego, ale nie udzielenie dla Pawła Słomińskiego. No i w tym momencie pada pytanie, czy przypadkiem ktoś nie chce zmanipulować sprawą nieudzielenia absolutorium. Wiesz dlaczego? Dlaczego? Bo jeżeli Paweł Słomiński nie otrzymałby absolutorium, nie mógłby kandydować do nowego na stanowisko prezesa, czyli zostałby wyeliminowany tym samym. Czy to byłby cios poniżej pasa, czy jeżeli nie ma zarzutów, nie ma jakichś konkretnych powodów do tego, żeby tego absolutorium nie udzielić Pawłowi? No Andrzej, no znowu, no ja się na tym nie znam, ale no faktycznie to wydaje się troszeczkę taki krok poniżej pasa, no to jest jakaś tam już większa polityka.
Ale Andrzej, no ja jednak się ciebie zapytam, bo może jednak ty jesteś bardziej ekspertem. Ja to wiesz, tam jedną książkę napisałem i to wszystko, ale ty jesteś ekspertem. Ale cztery razy ją wydałeś. Wiesz, to jest sztuka. Ty powinieneś tam zarządzać marketingiem w Polskim Związku Pływackim. Wiesz, napisał jedną książkę, cztery razy tytuły wymienił. Czy Andrzej, myślisz, że jak ja mam tą książkę, to ja teraz mam, jeżeli Otylia zostanie prezesem, ja mam jakieś plusy, czy nie? No masz jednak taki plus, reklamuję jej książkę. Masz taki plus, że możesz pójść do Otylii z tą książką i poprosić o autograf. A to też by było miłe. Tak. Ale Andrzej, ja tak chciałbym się ciebie spytać, bo tak mi trochę po głowie chodzi, bo jak prezes Łomiński był prezesem, to jednak były prezes Usielski Polskiego Związku Pływania, jednak w strukturach został. Czy uważasz, że jest możliwa, przypuśćmy hipotetycznie, Otylia Jędrzejczak wygrywa, czy uważasz, że jest możliwa współpraca między Otylią a Pawłem Sumińskim? Nie wiem, czy słyszałeś ostatni wywiad Otylii Jędrzejczak w Radio Z sprzed chyba 3 dni. A szkoda, dlatego że ja łapałem się za głowę. Po raz pierwszy słyszałem Otylię, która w tak ciepłych słowach mówiła o prezesie Słomińskim, o swoim byłym trenerze. Więc przed chwilą trzymałeś książkę w ręku Otylii Jędrzejczak, w której można wyczytać okropieństwa na temat swojego trenera, z którym przechodziła gehennę. Bym wręcz powiedział traumę. Myślę, że z której trudno byłoby się uwolnić nawet do dzisiaj, a w wywiadzie w Radio Z Otylia mówiła o możliwej współpracy z Pawłem Słomińskim. No, było to dla mnie niesamowita informacja. Cieszę się z tego powodu, dlatego że uważam, że wszyscy powinni współpracować, którzy zasługują na taką współpracę i dadzą związkowi, dadzą polskiemu pływaniu swoje doświadczenie, swoje serce czy swój autorytet. I Otylia Jędrzejczak na pewno jest taką osobą, Paweł Słomiński również. Myślę, że ta współpraca, jeżeli tylko zakopaliby topór, to byłyby tylko z tego pozytywne efekty. No oczywiście, dla dobra polskiego pływania, no łączmy siły, tak? A wydaje mi się, że nawet jeżeli Paweł Słomiński nie zostanie prezesem, to jednak jego tam doświadczenie, jednak jakieś tam olbrzymie doświadczenie bycie prezesem na pewno jest jakby taką wartością dodatnią, żeby mieć w swoim teamie. Kolejny delegat pisze, jest gorąco, ale cały czas biją pianę. Nie wiem, o jaką pianę chodzi, ale rozumiem, że jest gorąco. Maciek Bonecki skomentował w związku z tym, że zastanawialiśmy się, dlaczego miałby Paweł Słomiński nie otrzymać absolutorium od delegatów. Maciej Bonecki skomentował sprowadzenie największego skandalu w historii polskiego pływania do stwierdzenia, przykro mi, ale to nie moja wina, jest wystarczającym powodem do braku absolutorium. Proszę Państwa, słucha nas, ogląda nas 172 osoby. Bardzo proszę o odpowiedź, czy zgadzacie się z Maciejem Boneckim, czy faktycznie stwierdzenie, przykro mi, ale to nie moja wina, jest powodem, wystarczającym powodem do tego, żeby tego absolutorium Pawłowi Słomińskiemu nie udzielić i tym samym nie umożliwić mu startu w kolejnych, w dzisiejszych wyborach na stanowisko prezesa. No, wydaje mi się, że na pewno czy nam się to podoba, czy nie, ale jednak ten system wyboru prezesa jednak zweryfikuje to, czy ta afera kijska przekreśli komuś właśnie prezesowi tą drogę do kolejnej kadencji, czy nie. Mhm. Andrzej Szarzyński, wybitny nasz trener, pracujący na co dzień w Austrii, również z wybitnymi zawodnikami, zgadza się z Maćkiem Boneckim, twierdzi, że trafił w punkt i bije brawo. Dawid Nowicki również uważa, że tak, to wystarczy, żeby Paweł Słomiński nie otrzymał absolutorium. Iwona Wągrowska również zgadza się z panem Boneckim, czyli mamy tutaj wśród naszych widzów pełną zgodę, czy może ktoś chciałby się wyłamać i stwierdzić, że jest inaczej? Nie jest inaczej. Może ktoś zadzwoni.
Może, drodzy Państwo, oczywiście, zobaczcie w lewym górnym rogu, mam nadzieję, że u Was też nie ma odbicia lustrzanego i również w lewym górnym rogu widzicie telefon do studia. Ja wiem, że jest późna pora i po 23 nie powinno się dzwonić, ale do radia, do audycji nocnej jak najbardziej można się dodzwonić, można z nami porozmawiać, można wyrazić swoją opinię, a może zadać pytanie delegatom, bo będziemy starali się z nimi skontaktować tuż po wyborach na prezesa Polskiego Związku Pływackiego. Będziemy chcieli poznać wynik bezpośrednio z sali plenarnej. Zapraszamy do kontaktu z nami. Michał Rząsa zgadza się z Maćkiem Boneckim, ale jednak mówi, że musimy myśleć o kolejnych rocznikach. Co z juniorami, którzy stworzyli świetną atmosferę? Ale już mamy telefon do studia. Halo, halo, dzień dobry. Halo, halo. Dzień dobry, dzień dobry. Arek Dobrzyński. Dzień dobry, witam serdecznie. Cześć Andrzej, cześć Maciek. Wiesz co, a ja troszeczkę powiem inaczej. Ja nie wiem, czy się zgadzam z tym, co Maciek napisał. Z prostej przyczyny. Nie wiem, jakie są powody, żeby tego absolutorium nie udzielić. Mówię o statucie. Jeżeli ktoś, kto pisze, że to jest powód, to być może zna statut dokładnie. Natomiast jeżeli faktycznie padło takie stwierdzenie, że przykro mi, ale to nie moja wina, to przepraszam, ale powołam się nawet na nasze rozmowy. To jest efekt po prostu braku dobrego PR. Braku przygotowania. Jeżeli nawet coś takiego się stało, nie jest wina, to trochę inaczej powinno to chyba wszystko być komunikowane. To jest cały efekt, tak? To jest moje zdanie. To jest efekt przede wszystkim tego, że nawet jeżeli coś dobrze było robione w związku, to kompletnie środowisko, kompletnie zewnętrzni obserwatorzy tego nie wiedzą po prostu. Tak. Mówisz, że Paweł Słomicki mógł mieć złych doradców, czy ma złych doradców? Nie wiem. Nie mam żadnego pojęcia, no bo ja nie znam ani Pawła Słomickiego. Jedyna moja rozmowa to była 2 dni temu. Także tutaj ciężko jest w ogóle cokolwiek na ten temat. Ale wiesz, cieszę się, że znowu się do nas dodzwoniłeś, bo powiem tak, pamiętam czasy, kiedy byłeś, przepraszam, że tak nazwę, jednym z wiodących hejterów Pawła Słomińskiego i w dosyć ostrych i zdecydowanych słowach krytykowałeś jego zachowania, jego decyzje. Wczoraj natomiast, przepraszam, w czwartek podczas rozmowy miałem wrażenie, że ty bardzo złagodniałeś i ta ocena Pawła Słomińskiego w twoich oczach już nie jest aż tak radykalna. Bym nawet powiedział, że troszeczkę z nim zacząłeś sympatyzować. Czy się mylę? Nie. Wiesz co, sympatyzować nie. Natomiast po programie 2 dni temu zwróciłem uwagę na wiele rzeczy, na które właśnie nie widać tych rzeczy, tak, że to nie jest tak, że same złe rzeczy się działy. Natomiast oczywiście wypłynęły najbardziej skandaliczne, związane z kwalifikacjami. Oczywiście konflikt z Alą Tchórz, bardzo mocno nagłośniony, też wypłynął, a mam wrażenie, że dużo rzeczy, które, ja nie wiem, czy one się działy, czy nie, natomiast sądzę, że dużo rzeczy było dobrych przez te 4 lata, i gdzieś tutaj zawinił po prostu PR, tak, związkowy. Oczywiście wprost można powiedzieć, że jeżeli zawinił PR, to odpowiada za to Paweł, po prostu jako szef. Tak. I tyle natomiast tak, zgadza się, jestem daleki w tej chwili od całkowitego wczambu potępiania działalności Pawła. Mhm. Niesamowite. Nie wiem, znaczy, mogę powiedzieć jedno. Z 2 kandydatów, którzy byli w czwartek, no to ja już powiedziałem to w czwartek. Po prostu pan doktor Śmigielski w czwartek wypadł fatalnie i w moich oczach dyskwalifikował się jako prezes. O tyle, ja to jest jedna wielka niewiadoma, bo tylko tyle co. Wiesz co, ale czemu o tyle ja nie wiadomo, czy czemu. Czemu Jacek Śmigielski zdyskredytował fatalnie się? Wypadł. Mhm. Dlaczego? Co najbardziej nie podobało ci się w jego wystąpieniu?
Słuchaj, jeżeli ktoś ma być prezesem i jeszcze przed wyborem nie znajduje półtorej godziny na to, żeby spędzić czas z ludźmi, którzy go słuchają, a być może, którzy go będą wybierać, no to w jaki sposób ma być prezesem potem, tak? Tylko ma pół godziny, bo leci do swoich bardzo ważnych zajęć związanych z leczeniem ludzi. Więc to jest jedno. Drugie, no oczywiście to może humorystycznie, to przez ostatnie kilka lat zrobił dla pływania, był w basenie. No, to można humorystycznie podchodzić, ale słabo to wypadło. Nie trzeba zajmować się, nie wiem, pływaniem, żeby zostać prezesem Polskiego Związku Pływackiego. No dobrze, no to odpowiem ci pytaniem na pytanie. No usłyszałeś cokolwiek sensownego, chociażby w te pół godziny. Ja usłyszałem, że po roku być może będzie wiedział, co zrobić w biurze związku. Wolałbym się nie wypowiadać, żeby znowu nie zostać posądzonym o tendencyjność, chociaż dzisiaj już mamy wybory, jest pozamiatane tak naprawdę, więc w sumie mógłbym mówić, może nie to, co mi się żywnie podoba, bo muszę zachować pewien umiar, ale zgoda, masz rację, że spodziewałem się zdecydowanie więcej po Jacku Śmigielskim w naszym programie. Tym bardziej, że Jacek Śmigielski mnie zaskoczył, dlatego że miało go nie być w programie. Ja jeszcze raz może wyjaśnię tą sytuację, bo stawiano mi zarzuty, że w programie, również Arku, z tego co pamiętam, w komentarzu postawiłeś zarzut, że z jakiej racji pojawiło się dwóch przedstawicieli z obozu Pawła Słowińskiego, czyli prezes i Piotr Woźnicki, kontra jeden kandydat, Jacek Śmigielski. No właśnie z takiego powodu, że ja tym razem wpadłem na pomysł, żeby zaprosić wyłącznie sztabowców, osoby z grona kandydatów, a nie samych kandydatów, bo dwa tygodnie wcześniej kandydaci oprócz Pawła Słomińskiego nie odpowiedzieli na zaproszenie w ogóle nawet do programu Suchy Tor Broadcast, więc wymyśliłem sobie, że tym razem nie będę zapraszał, bo ja dwa razy nie lubię zapraszać albo nie zapraszam, więc nie będę zapraszał kandydatów na prezesa, tylko zaproszę ich ludzi, przepraszam, że tak ich nazwę. I Piotr Woźnicki jako pierwszy w zdecydowany sposób odpowiedział, że przyjmuje zaproszenie i chce wystąpić. Natomiast ani sztab Jacka Śmigielskiego, ani Otylii Jędrzejczak nie wytypowali takich osób, które mogłyby w czwartek wieczorem pojawić się w studio. Na 20 minut przed programem Jacek Śmigielski zadzwonił do mnie. My byliśmy na backstage'u, przygotowywaliśmy stream. No to jest troszeczkę roboty i stresu, bo Państwo nie wiecie, jak to się odbywa pewnie przed programem, że może uczestniczyć w programie. Ja tak to zrozumiałem, nie przeczytałem wiadomości SMS-em, którą wysłał do mnie wcześniej, że może wejść tylko na chwilę, na 15-20 minut. O tym dowiedziałem się dopiero w trakcie programu. W związku z tym nie byłem też przygotowany do rozmowy z Jackiem, bo przeformatowałem sobie cały program, całą formułę czwartkowego wieczoru. Myślałem, że będę rozmawiał z Piotrem Woźnickim i Pawłem Słomińskim, którego doprosiliśmy do programu, w związku z tym, że żaden z kontrkandydatów czy sztabowców kontrkandydatów nie chciał pojawić się w naszym studio. Uznałem, że mamy pełne prawo do tego, żeby w tym momencie rozmawiać i z Piotrem Woźnickim, i z Pawłem Słomińskim o przyszłości polskiego pływania. Mam nadzieję, że wyjaśniłem już, więcej nie będę wracał do tego tematu, że wyjaśniłem, dlaczego dwie osoby z obozu Pawła Słomińskiego znalazło się w Suchym Torze Broadcast. No, słuchaj, to jest jak najbardziej klarowne wyjaśnienie. Natomiast chyba nie ma sensu brnąć w wyjaśnienia, bo to jest tak jak z wyborami jakimikolwiek, czy do Sejmu, czy na prezydenta. Widzisz debatę i w którymś momencie podejmujesz decyzję, nie, sorry, on się nie nadaje po prostu, tak? I z mojego punktu widzenia tak to wyglądało w przypadku doktora Śmigielskiego. Powtórzę jeszcze raz, no po programie miałem wrażenie, że bardzo, bardzo wiele rzeczy, które działy się w związku, no zwróćcie uwagę, no jednak z juniorami bardzo dużo pracy fajnej zostało wykonane i czego efektem były Mistrzostwa Europy Juniorów i tylko tyle, że to nie zostało sprzedane, kolokwialnie mówiąc. A przy okazji zostało bardzo mocno przykryte przez aferę ze zgłoszeniami, no która jest oczywiście dramatyczna, tak? Tylko czy to jest powodem do absolutorium? Ja nie wiem. I fajnie by było, gdyby
gdyby ktoś przeczytał statut i być może dał odpowiedź, jakie są powody do nieudzielenia absolutorium. A może mamy jakiegoś prawnika? Nie, Arek, ty jesteś chyba prawnikiem. Czy no mamy... tak, ale nie mam statutu. Rozumiem. Rozumiem. Ja myślałem, że ty jesteś jak lekarze w dzisiejszych czasach, że mogą przez telefon wystawiać diagnozy i recepty, no nie, ale okazuje się, że prawnicy tak nie mogą. Andrzej Szarzyński skomentował, żeby zostawić juniorów tym trenerom, którzy ich wyszkolili i nie przeszkadzać przypadkiem szkoleniem centralnym. Czy wy panowie zgadzacie się z tym? O, właśnie, może Maćka zapytam. Jeżeli Arku możesz jeszcze chwilę zostać na linii, to mogę. To poprosimy Maćka o odpowiedź. Oj, no to też ciężkie jest pytanie, no ale. No, u nas nie ma łatwych pytań. U nas ci juniorzy, którzy byli w Rzymie, no to im pomagano tym takim szkoleniem centralnym, ale te szkolenie centralne polegało na tym, że były. Były wspólne obozy treningowe, ale z tego co rozumiem, to jednak ci trenerzy klubowi, trenerzy zawodników byli bardzo zaangażowani w ten trening, więc wydaje mi się, że to był taki wspólny cel, wspólna praca, a nie taka bardzo narzucona, że wszyscy zawodnicy muszą trenować pod jakimś, nie wiem, jakieś centralne wytyczne, więc wydaje mi się, że to bardzo fajnie działało. No tym bardziej, że widzieliśmy, Maćku, na czym polegała ta praca, ta centralizacja, na zbudowaniu drużyny, prawda? Tak, na zbudowaniu atmosfery. I myślę, że oglądaliście Państwo w czwartek zapewne film, który wyemitowaliśmy jako pierwsi, jako Suchy Tor Broadcast z wydarzeń z Rzymu, nagrywany przez trenerów, zawodników, zmontowany w sposób, uważam, że profesjonalny, chociaż sami mówią, że amatorski, który dostarczył nam mnóstwo emocji. I tam przede wszystkim było widać drużynę. Tam było widać team, który się wspierał. One team, one dream, tak? Tak było. Jak przyjęli sobie hasło nasi pływacy, nasi juniorzy, i myślę, że to było bardzo cenne. Ta centralizacja, myślę, że nie zmęczyła tych naszych juniorów, a wręcz przeciwnie, pozwoliła na to, że się skonsolidowali i uwierzyli w siebie i walczyli. Myślę, że Robert Grubich również podziela twoje zdanie, Maćku, bo odpowiedział nam, że Polski Związek Pływacki nie ma bezpośredniego wpływu na wyniki na basenach, jednak ma wspierać trenerów, zawodników i rodziców w uzyskiwaniu lepszych wyników. Czy były prezes ma jeszcze dostateczne zaufanie? No właśnie, pewnie części środowiska nie ma, natomiast myślę, się okaże dzisiaj. No właśnie, dzisiaj się okaże, ale zobacz, z środowiska. Czy delegaci są głosem środowiska? To jest jeszcze kolejne pytanie. Jak myślicie, panowie? Arek, czy delegaci są głosem środowiska? Czy takim wymiernym głosem środowiska? Andrzej, to nie jest pytanie do mnie, z prostej przyczyny. Ja nie siedzę zbyt głęboko po sobie wyboru nawet okręgowych związków pływania, więc nawet nie będę się wypowiadał na ten temat. Natomiast tak samo jak o centralizacji szkolenia, sorry, nie czujesz kompetentny, żeby na ten temat się wypowiadać. Natomiast ja bym odniósł troszeczkę do PZPN-u. Czy PZPN ma wpływ na wyniki polskich klubów w pucharach? Nie, nie ma. Bo kluby rządzą się swoimi prawami, ekstraklasa rządzi się swoimi prawami. Czy ma wpływ na wyniki polskiej reprezentacji? Nie ma. Ale na co miał wpływ? Miał wpływ Boniek, przede wszystkim w pierwszej kadencji, na to, żeby całkowicie zmienić wizerunek PZPN-u z najbardziej znienawidzonej organizacji sportowej w Polsce na coś, na co kibice zabijają się o bilety i stadiony, dopóki nie było pandemii, a teraz pierwszy mecz po pandemii tak samo był pełny i PZPN już nie kojarzy się z leśnymi dziadkami, z jakimiś przekrętami i tak dalej, a przynajmniej nie w tym stopniu, co kiedyś. I tutaj ciężko jest mówić o czymkolwiek innym w tej chwili niż to, co powinien zrobić po prostu prezes, tak? Odwrócić całkowicie, bo za tym pójdą sponsorzy, za tym pójdzie wsparcie całkowicie inne, zaufanie, za tym pójdą rodzice ze swoimi dziećmi do pływania. To czyli tu chodzi o to, żeby zbudować z polskiego pływania markę. To, co mówił Tomek Puchalski na konferencji w Krakowie, we wspaniałym wykładzie
dla uczestników tej konferencji, pokazał, jak należy budować markę, jak z pływania stworzyć markę, żeby, no żeby byli chętni na to, żeby finansować to nasze pływanie. Słoma tłumaczy się za Tokio kolejny raz, mamy od jednego z delegatów taką informację. W związku z tym, słuchajcie, ja nie wiem, czy wybór prezesa, albo inaczej, pierwsze głosowanie, czy odbędzie się jeszcze przed północą, dzisiaj. Czy się odbędzie dzisiaj. Słuchajcie, może zrobimy sobie jakąś przerwę i na blok reklamowy i wy w tym czasie również zrobicie sobie na przykład kawę albo o tej porze to można nawet chyba już wypić jedno piwo albo lampkę wina, prawda? Tylko bardzo proszę się nie pospać. Bardzo, moi drodzy, bardzo proszę się nie pospać. My już dziękujemy Arkowi za telefon. Damy szansę dodzwonić się kolejnym gościom. Arku, ale nie uciekaj, zostań z nami. Zostań z nami, oglądaj nas, słuchaj nas, a my po krótkiej przerwie wrócimy jeszcze do komentarzy, które Państwo umieszczacie w naszym streamie. Także chwila przerwy i jesteśmy z Wami za kilka minut. Witam Was bardzo serdecznie z mojego studia podcastowego, tu Daniel Kondraciuk. Nawet nie wiecie, jak bardzo się cieszę na nasze spotkanie podczas pierwszego wykładu, który zainauguruje sezon akademicki w Internetowej Akademii Rozwoju Osobistego. Zaczynamy wykładem od dykcji. Otóż moim zdaniem dykcja to podstawowe, jak nie najważniejsze narzędzie każdego mówcy, trenera, influencera, youtubera, podcastera, lektora, to w ogóle nie wspominam, właściwie każdego. Każdej osoby, która występuje publicznie przed ludźmi na scenie czy przed kamerą, to jest nieważne. Dykcja jest waszym podstawowym narzędziem, od którego wszystko się zaczyna. Tak było w moim przypadku i opowiem wam o tym podczas tego wykładu. Ten wykład będzie podzielony na dwie części. W pierwszej części pokażę wam, jak uruchomić aparat mowy, jak prawidłowo zacząć ćwiczyć dykcję, jak już uruchomicie ten aparat. Pokażę wam trzy stopnie wtajemniczenia dykcyjnego. Ja tak przynajmniej dzielę te wtajemniczenia. Mam nadzieję, że po tym wykładzie będziecie inaczej. Zapragniecie wejść na najwyższy poziom, ale powoli. To wymaga trochę pracy. Będę miał dla Was niespodziankę. Nie zdradzę szczegółów. Będę miał challenge. Poczytamy sobie na żywo różne trudne zbitki. Mam nadzieję, że przygotujecie ołówki i karteczki, a jak nie, to będę miał dla Was PDF-y z ćwiczeniami i z challenge'em. Na koniec sesja Q&A, czyli wszystko, co chcecie wiedzieć o dykcji, o pracy lektora, prezentera, podcastera. Chętnie odpowiem na wszystkie Wasze pytania. Przygotujcie je sobie wcześniej. Kto wyśle pierwszy, ten na pewno dostanie odpowiedź. Czekam na Was 30 września, 20:30, live w Internetowej Akademii Rozwoju Osobistego. Daniel Kondraciuk, kłaniam się, pozdrawiam i czekam na Was. Kolejna wiadomość z sali plenarnej. Chyba nie zdążą do 24, także musicie, moi drodzy, posiedzieć z nami jeszcze trochę. Dobrze, że tą przerwę zrobiliśmy. Dobrze, że mogliście uzupełnić kawę w kubkach, filiżankach albo właśnie innego rodzaju napój w kieliszkach. Andrzej, przerwę ci, bo dostałem właśnie tutaj wiadomość prywatną na Messengerze i jeden z polskich trenerów napisał, że jednak o Tyli Jędrzejczak nie powiedziała, że... Tak, że ja również tą wiadomość dostałem i już zdążyłem odpowiedzieć na Messengerze. Ja chyba nie powiedziałem, że wyraziła ochotę, tylko powiedziałem, że widzi taką możliwość. Ale jeżeli powiedziałem inaczej, to dobrze, że nasz słuchacz mnie poprawił. Wrócę do tego z odtworzenia już po programie albo jutro rano i sprawdzę, czy to jest moje przejęzyczenie, czy jednak miałem rację. Otylia Jędrzejczak w wywiadzie usłyszałem, że widzi możliwość współpracy. Nie widzi braku takiej możliwości, może w ten sposób. Więc oczywiście bardzo ważne są słowa, te słowa trzeba ważyć. Jeżeli się nie zgadzacie ze mną, jak najbardziej poprawiajcie. Jestem tylko człowiekiem, nie jestem zawodowym dziennikarzem, tylko jestem trenerem pływania, w związku z tym musicie mi też wiele rzeczy wybaczyć. Posłuchajcie, moi drodzy. Maćku, chyba że chcesz myśl przedstawić swoją, a ja w tym czasie zajmę się komentarzami, bo nie chciałbym zaniedbać również naszych widzów, którzy komentują żywo na czacie.
Czekamy też na Wasz telefon 600-388-093. Można się do nas dodzwonić, można fajnie porozmawiać i ożywić naszą rozmowę, naszą dyskusję. No tak, no tutaj też kwestia czy to była zwykła kurtuazja, bo to jednak wywiad jest w radiu, czy Otylia po prostu się wykazała tym, czy po prostu widzi tą możliwość jakiejś współpracy, no ale bo oczywiście to się wszystko okaże w przyszłości i pewnie w niedalekiej przyszłości. O właśnie, Michał Rząsa, panie Andrzeju, a jaką mamy pewność, czy nowa władza zostawi tych trenerów? To na pewno nie jest pytanie do mnie, panie Michale. Ja trenerów, którzy spełnili oczekiwania, którzy osiągnęli cel, uważam, że należy zostawić, czyli Piotr, mój faworyt, Piotr Woźnicki, jak najbardziej jest trenerem, który zasługuje na to, żeby zostawić. No osiągnął sukces, którego nikt z trenerów do tej pory nie osiągnął. Jako trener kadry, główny trener kadry, zdobył rekordową ilość medali z całą ekipą na Mistrzostwach Europy Juniorów. W związku z tym uważam, że odniósł sukces, który wart jest kontynuacji pracy z kadrą juniorów. Może się okazać, że dostanie propozycję pracy z kadrą seniorów. Jak myślisz Maćku, czy to jest propozycja intratna dla Piotra Woźnickiego, czy jednak ryzykowna? No to chyba trochę jest ryzykowna. Dlaczego? W szczególności, że ta dobra atmosfera nie tylko została stworzona jakby w tym roku, bo część osób, które startowały w Rzymie, będą startowały za rok w kolejnych Mistrzostwach Europy Juniorów, więc jakby ten zalążek takiej fajnej pracy, fajnej atmosfery, fajnej drużyny powinien też owocować za rok i pewnie Piotrowi było łatwiej znowu jakby tą atmosferę, już nie mówię o wynikach, ale tą atmosferę jakby zduplikować, żeby była na następnych mistrzostwach. No, praca z seniorami, no to już troszkę inna może inszość, no ale to mówię, to może też jest większy prestiż pracy z seniorami, nie wiem, no to oczywiście będzie jakaś decyzja należała do Piotra, co on będzie chciał zrobić, znaczy nie, źle powiedziałem, że od Piotra, od nowego prezesa. Od nowego prezesa, ale myślę, że od Piotra też, bo jest pytanie, czy Piotr chciałby współpracować z seniorską reprezentacją. I z nowym prezesem, o właśnie. Ja w kuluarach podczas warsztatów, podczas konferencji w Krakowie zadałem to pytanie Piotrowi, bo byłem bardzo ciekaw odpowiedzi i stwierdził, że jednak nie z każdym prezesem chciałby współpracować, znaczy nie z każdym kandydatem na prezesa chciałby współpracować. Nie ciągnąłem tematu dalej, nie dopytywałem, z którym nie, ale widać, że nie z każdym również trener chciałby współpracować. Bardzo cenny komentarz Katarzyny Raczyńskiej, który mocno mnie zaskoczył, ale widzę sens w tym komentarzu niezwykły. Brak absolutorium to ze względu na jej brak w aspekcie wysłania do Tokio bez poszanowania finansów publicznych. Przyszło ci to do głowy? Maćku? No, to prawda. Znaczy do głowy mi to nie przyszło, ale faktycznie no, jest to dość znaczny wydatek, jeżeli wysyłamy zawodników do Tokio i później ich przysyłamy z powrotem do Polski. No, jednak my, podatnicy, za to płacimy, za to płaci Polski Związek Pływania. W ogóle tak jak w ostatnim odcinku Suchego Toru Broadcast była mowa o podniesieniu właśnie składek członkowskich do Polskiego Związku Pływania, to no te wydawanie pieniędzy członkowskich czy pieniędzy, które należą do zarządu, no to powinny być jak najbardziej skrupulatnie rozliczane, a w szczególności wydawane. No i, tak. no i wycieczka do Tokio zawodników, którzy nie mieli prawa startu. No, faktycznie od strony finansowej jest to dość duży błąd. Mamy świeże informacje prosto z sali plenarnej z zespoły. Zatwierdzono sprawozdanie z działalności, czyli rozumiem z działalności zarządu Polskiego Związku Pływackiego i zaczyna się absolutorium. Głosowanie za chwilę ustępującemu prezesowi, czyli rozumiem udzielenie absolutorium prezesowi. Pierwsze głosowanie przerwane.
Proszę Państwa, naprawdę jest gorąco. Komentarz, emocje otrzymałem od naszego delegata. Czekamy. Czekamy, co się za chwilę wydarzy. A dlaczego przerwane głosowanie? Czy mamy na sali prawnika? Widziałem komentarz Zbigniewa Paluszaka, czyli Zbigniew Paluszak jest z nami. Z jakich powodów mogło zostać przerwane głosowanie? Ostatnia wiadomość, emocje. No, jedno słowo. Więc się dzieje. Andrzej, Proszę, Dawid Gorzałek. Większość boi się wypowiedzieć przed podaniem wyników. Jak prezes przegra, zacznie się polskie piekło. Znaczy, Dawid, czy chcesz powiedzieć, że prezes jest mściwy? Ale czemu ma się zacząć polskie piekło? Ja tak nie rozumiem troszeczkę. Dawid, prosimy o telefon do nas. Tak. 600-388-093. 600-388-093. Andrzej, ty możesz powiedzieć, ile kosztuje ten? Minuta połączenia, czy nie? To nie jest 0800. No ty... Wiesz co, to jest pytanie do naszych gości, jak mają ustawiony abonament. Aha. Mhm. Andrzej, a czy my powinniśmy mówić... A pani Katarzyna, Raczyńska, tak. Znowu, patrząc na zapisy statutu Polskiego Związku Pływackiego, to jedyny możliwy aspekt. No, widzę, że pani Katarzyna jest zorientowana. Bardzo nam się to podoba. Uwaga, chcą zabrać głos jednemu delegatowi. I uśmieszek. Proszę Państwa, na gorąco w ten sposób musimy Państwu relacjonować wydarzenia, które mają miejsce na sali plenarnej w Spale. Jeszcze z komina nie unosi się biały dym, jeszcze długo się nie uniesie, gorzej jak się uniesie szary, wtedy będzie dramat dla wszystkich. No, czekamy. Andrzej, przerwałem ci właśnie, tak? Tak, jak zwykle. No właśnie, ja mam pytanie. Czy my nie powinniśmy mówić prezes i prezeska? Jak to teraz jest? Tak, teraz się mówi, teraz się odmienia, prawda? I no chyba powinniśmy prezeska mówić. Aha. Ładnie brzmi prezeska? No, nie wiem, jakoś takie... Nie, ale... Ale może się przyzwyczajimy. Ale faktycznie, że chyba bardzo mało kobiet jest, nie? Prawda? Prezesami tak. Polskiego Związku. Tak. Słuchaj, ja spróbuję mimo wszystko dodzwonić się do Donata Oleksowa, a poczekaj, bo jeszcze mam wiadomości. Jeszcze mam wiadomości na Messengerze. Wszędzie szukam wiadomości. Przepraszam, mam wiadomość. Michał Jabłoński, Mad Mike do mnie pisze, że impreza właśnie w banku na ulicy Mazowieckiej się rozpoczyna, za chwilę wchodzi na scenę i będzie grał solówkę na gitarze w klubie w Warszawie. No niestety nie dotarłem dzisiaj do tego klubu, chociaż obiecałem, dlatego że jestem z Państwem, dlatego że to są zdecydowanie ważniejsze dla mnie wydarzenia i nie wyobrażam sobie, żebym mógł w nich nie uczestniczyć. Mam nadzieję, że Michał mi wybaczy. Zaraz spróbujemy połączyć się z Donkiem Oleksowem. Cik. Komedia się zaczęła. Cześć Donat. Opowiada, jesteś live na żywo, także bardzo proszę, nie używaj słów powszechnie uznawanych za niecenzuralne, chociaż jest już po 22, ale ty dzień mówisz, dobry. Dzień dobry. Dobry wieczór. Mhm. Jak jest? Jeszcze ranek nie tak blisko. Opowiadaj, co tam się dzieje? Opowiadaj. Nie. Pierwsze głosowanie zostało cofnięte do udzielenia absolutorium. Jeden z delegatów przysnął i nie nacisnął tego urządzenia i zaczynała cała awantura tutaj. Ale jak to przysnął? Śmieszne. A jak to przysnął? No wiesz, jest 24, no po prostu... Zamknęło oczy. Ale od czego są? A nie macie tam automatu do kawy jakiegoś? Nie, słyszycie, śmieją się? No to jak się śmieją, no jest wesoło, to jest adrenalina i nie powinno się chcieć spać. No chyba wszyscy się obudzili teraz. Czyli jest wesoło. Czy już nie jest tak poważnie, już nie jest tak posępnie, jak mówiłeś, że było wcześniej. Ale zaraz będzie chyba. Dlaczego? Co to znaczy? Nie.
krótką przerwę. Wiesz co, Andrzej, to po prostu chyba chcą przedłużyć wszystko. Tak mam wrażenie, że szukają tutaj jakiegoś odwrotu. Jedna ze stron. Która? Szuka przerwania obrad. Tak mi się wydaje. Która ze stron? Jakie masz podejrzenia? Znaczy, no, tak mi się wydaje, że to chyba strona Papua chce namieszać teraz. Także, Andrzejku, za pół godziny. Dobrze, oczywiście. Dobra. Czekamy na kontakt. Bardzo dziękujemy za te wiadomości, bo to są jedyne wiadomości, które tak szybko docierają do nas. Dziękujemy, do usłyszenia. No dobra, to na razie. A tutaj Arek Dobrzyński powiedział, czy będzie reasumpcja. No, widzicie, co się dzieje, moi drodzy. Możemy zgadzać się z prezesem bądź nie, ale musimy docenić pracę pana prezesa. Tak uważam. Dziękujemy. Moi drodzy, czy ktoś chce się do nas dodzwonić? Czy ktoś chce o tej porze z nami porozmawiać? Zapraszamy. No, musimy czekać. Nie wiadomo, czy dzisiaj... Może inaczej, czy chcecie, żebyśmy ten program kontynuowali, bo zapewne szybko wybór prezesa nie nastąpi i nie wiem, czy chcecie z nami tutaj siedzieć tak długo, bo przecież jutro niedziela, warto tą niedzielę wykorzystać z rodziną na aktywność, na wizyty wśród bliskich, a niekoniecznie na odsypianie wieczoru wyborczego. No to przeczytam kolejny komentarz. Czytam dlatego, że nie wszyscy nas oglądają. Część z was nas słucha. Później powstanie podcast z tego dzisiejszego odcinka. Podcast będzie w formie audio. W związku z tym dlatego czytam komentarze, żeby nasi słuchacze, nie widzowie, również mogli być zorientowani w temacie, w którym rozmawiamy. Maciej Waliński, słuchając prezesa zarówno w Krakowie, jak i u państwa w czwartek, cokolwiek z tego było lub nie było prawdą, to jest to gadanie w kółko tego samego. Biorę odpowiedzialność, ale... Jestem twarzą tego wszystkiego, ale nie, mimo tego, że kandydaci nie wzbudzają zaufania swoimi postawami, programami lub ich brakiem, to musi wygrać ktoś inny. Pozdrawiam i szykuję się nocka, jak z oglądaniem transmisji nocnych z Tokio. O właśnie, dokładnie. Dziękujemy bardzo. Zbigniew Paluszak, to może być najdłuższy suchy tor w jego historii. Zbigniew Paluszak wczoraj prowadził zebranie, nasze zebranie walne Stowarzyszenia Warsaw Masters Team. Prowadził to zebranie online. Zresztą. I Andrzej, formułę... absolutorium dostałeś. To znaczy było głosowanie absolutorium co do wyniku finansowego, czyli, o Jezu, już jest 24, uciekają mi słowa z głowy, i co do sprawozdania z prac zarządu. Tak, oczywiście otrzymałem, ale... Nie wiem, nie wyobrażam sobie, żebym nie otrzymał. Dlaczego miałbym nie otrzymać, że źle zarządzam swoim klubem? Ja zarządzam swoim klubem w sposób amerykański. To słyszę od trenera pracującego od 25 lat w Stanach Zjednoczonych, od Grzegorza Zgliczyńskiego, który pracuje w Denver na wysokości 2000 metrów w szkoli pływaków, że mój klub jest prowadzony w sposób amerykański, ponieważ nie pobiera złotówki od państwa ani od samorządów. Musi się sam utrzymywać i działa na zasadach wolnorynkowych. Dlatego wśród trenerów nie ma konfliktów, dlatego trenerom zależy na tym, żeby zawodnicy pojawiali się na kolejnych treningach, bo gdyby się nie pojawiali, to nie mieliby wynagrodzenia, bo nie mieliby skąd wziąć tego wynagrodzenia. Także w zupełnie inny sposób funkcjonuje nasz klub niż część klubów, które są organizowane, które funkcjonują w Polsce i są zasilane z kasy państwowej. Mamy telefon, dzwoni do nas Donat Oleksow, delegat na walnym zjeździe, delegat na walnym zjeździe Polskiego Związku Pływackiego. Cześć, Dorek, jeszcze raz. Cześć. No jest przerwa w obradach. Zrobiło się małe zamieszanie. Jeden delegat zasnął i chcieli mu zabrać prawo głosu. Tak. No przecież na oparcie o krzesło. O tej porze to jest starszy pan.
i zaczęła się cała afera, że to, że taki człowiek nie może podejmować... Dyskryminacja. No tak, zaczęła się cała awantura. Także na razie przerwa jest poza śmiechem i wesołością. No to jest pewne napięcie. Myślę, że jedna ze stron chyba wie, co coś się szykuje i próbuje znaleźć szybkie rozwiązania. No także zobaczymy. Ale polityka wkradła nam się w struktury związku. Niestety. Czyli, jesteś, tak dosyć czyli jesteś na korytarzu i możesz rozmawiać. Czy jestem na dworze, jest dosyć ciepło, jest tak ciepło jak na sali obrad. Tylko Donek, pamiętaj, nie sięgaj do lewej kieszeni i nie skręcaj, wiesz, czego tam, bo po prostu będzie dużo śmiechu na sali. No. A powodów do śmiania jest pewnie będzie coraz więcej. Będzie coraz tak, więcej. Myślę, że tak. Robi się nerwowo, także myślę, że to jest śmiech przez łzy dla niektórych, niektórzy się denerwują i szukają wyjścia z sytuacji. Aha. No, liczmy na to, że matka nadzieja się pojawi i coś zrobi. Donek, a czy ty... Miłego, jesteśmy w kontakcie. Dobrze, Donek, jedno pytanie jeszcze, powiedz mi. Tak? Jesteś delegatem... Z Wielkopolski. Warszawsko-Mazowieckiego Krajowego Związku Pływackiego. No nie, nie z Wielkopolski. No co? Nie, jestem z Wielkopolski, nie jestem delegatem. Jak to, legionista z Wielkopolski? Jest, no niestety, Legia już nie działa, ja jestem z Poznania. Niestety, no to tu mnie zaskoczyło. Warszawa nie chciała mnie przyjąć, niestety Paweł... Dawno temu zapowiedział, że nie będę delegatem z Okręgowego Związku Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego Związku, także pożegnaliśmy się parę lat temu. A ja miałem się zapytać, na kogo będziesz dzisiaj głosował i sądziłem, że skoro jesteś z Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego Związku Pływackiego, wytłumaczyłeś mi, że nie jesteś, to że będziesz głosował na Pawła Słomińskiego, ale słyszę, że w takim razie pewnie to będzie zupełnie inny kandydat. Czy dzisiaj możesz już dzisiaj zdradzić, na kogo będziesz głosował, czy wolałbyś, żeby zgodnie z tajnością głosowania twój głos był utajniony? Andrzej, no. Ty pewnie wiesz, domyślasz się, także po prostu to... Czyli na Pawła Słomińskiego mimo wszystko. Koszula bliższa ciał. No, z Pawłem mamy trochę odmienne zdanie, jeżeli chodzi o piłkę wodną. Jestem delegatem i dbam o ten rozwój tej dyscypliny sportu. Nigdy się nie zajmował tym sportem, chociaż grał ze mną w jednej drużynie. Siedzieliśmy w ławce na studiach. Ale może jak grał w jednej drużynie, to ty byłeś dobijakiem, on był kryjącym, albo odwrotnie i były, wiesz, ciąganie za kroczki, kręcenie wora i inne tam techniki, te piłki wodnej. Nie robiliśmy sobie tego, nie byliśmy tak dobrymi kumplami, chociaż uważam go za fajnego menadżera. No. To na pewno tu się w wielu sprawach sprawdził. Niestety nigdy nie wykazał się w kierunku rozwoju piłki wodnej i za to mam do niego duży żal. Tak. Pływanie mnie specjalnie nie interesuje, no bo pływacy nie interesowali się nigdy piłką wodną, co od 100 lat pokazują dobitnie. Także generalnie piłka wodna powinna być odrębnym związkiem, bo to zupełnie inna dyscyplina sportu. Tylko, że środowisko wodne jest to samo, to nie ma znaczenia. Tak samo jak i hokej i łyżwy na lodzie są odmiennymi związkami i kierują tymi związkami zupełnie inni ludzie. Także tak powinno być i w tym przypadku. Nasza dyscyplina jest niszowa. Tutaj jest kilkunastu ludzi, którzy mogą cokolwiek zrobić, ale zrobimy na pewno, jeżeli będziemy dalej w tych strukturach. Tak. I obiecuję to przed... I jeszcze pewnie pamiętali zresztą, wiesz, że prowadziłem długo działalność społeczną w tym kierunku i zostałem, moje skrzydło zostało obcięte przez Polski Związek Pływacki. Tak, to przez prawda. Pana Kowalskiego i pana Słomińskiego swego czasu. Także no, nie są moi kandydaci i pewnie nigdy nie będą. Chyba, że zmienią swój stosunek do innych dyscyplin sportu, które są w Polskim Związku Pływackim. Pozdrawiam cię, będziemy w kontakcie. Mam do ciebie prośbę, Donek. Jeżeli
sprawiłem przykrość wyborcom Pawła, no ale niestety, no takie życie. No z tego, co tutaj widzimy w komentarzach, to chyba jest ich niewielu, chociaż mam wrażenie, że wyborcy Pawła się nie ujawniają. To jest taka grupa, która trochę boi się wychylać ze swoimi poglądami. Dużo aktywniejsza jest grupa, która głosuje na innych kandydatów, z tego, co zauważyłem. Mam jeszcze do ciebie, Donek, jedną prośbę. Jeżeli spotkasz gdzieś na dworzu, w holu Tomka Pochalskiego, poproś, żeby wszedł do nas na stream na chwilę, jeżeli jest taka możliwość. Byliśmy z nim wcześniej umówieni, że połączy się z nami, czyli będzie mógł relacjonować przynajmniej przez chwilę to, co dzieje się na sali plenarnej. Dobrze? Trzymajcie się. Również. Do usłyszenia. Jak coś nastanie, no pozdrawiam. Do usłyszenia. Hej. No jest frustracja również wśród delegatów. No byłem tutaj zaskoczony tym, że człowiek z Warszawy jest delegatem z Wielkopolski. Do takich transferów w polskim pływaniu dochodzi tak naprawdę w piłce wodnej, bo jest to przedstawiciel środowiska piłkarzy wodnych. Człowiek z niesamowitą pasją. Może powiem tylko tak, jeżeli chcecie posłuchać Donka Oleksowa i Stanisława Sytego, dwóch piłkarzy wodnych, z którym zrobiłem podcast jakiś czas temu o piłce wodnej, naprawdę ciekawy, interesujący podcast, to wystarczy, że poszukacie go na stronie www.runforest.pl i w wyszukiwarce wpiszecie piłka wodna, water polo, Oleksow, Syty, i na pewno zaraz wyskoczy wam ten podcast. Można sobie jutro w niedzielę przy przygotowywaniu śniadania lub konsumpcji tego śniadania posłuchać niezwykle ciekawego i śmiesznego podcastu właśnie z naszym gościem, który do nas przed chwilą dzwonił i który relacjonuje nam to, co dzieje się na sali plenarnej w Spale. Już wracam do komentarzy. Maćku, może ty widziałeś jakiś komentarz, który jest wart, wszystkie są wart uwagi, ale może któryś, który skupił twoje, przyciągnął twoją uwagę, chciałbyś tak, go skomentować. To jest Arka Dobrzyńskiego, który tak właśnie nawiązał do delegata. Czy Otylia i dr Śmigielski cokolwiek w swoich programach wspominają o piłce wodnej czy skokach? No jest, tylko jest pytanie, czy Otylia w ogóle ma program, bo nikt go nie zna, tak? To też jest... Na jednym z banerów Otylii widziałem baner dotyczący piłki wodnej, że właśnie tą dyscypliną Polski Związek Pływacki powinien się zająć. Tak, to prawda. Również piłkę wodną, pływanie artystyczne, bo nie wiem, czy wiesz, już niesynchroniczne, tylko artystyczne. Taka zmiana nastąpiła w nazewnictwie. I skoków do wody w programie doktora Śmigielskiego, profesora Śmigielskiego, Arek, popraw się, występuje. Widziałem, że też również program zwracał uwagę na te dyscypliny. Ja myślę, że przy wyborach wszyscy zwracają uwagę na te niszowe, przepraszam, że tak nazwę, powiem dyscypliny, ale w rozrachunku, ogólnym rozrachunku one później niestety przepadają. Bardzo ubolewam, bo uwielbiam pływanie artystyczne, ciągle muszę pilnować siebie, żeby nie powiedzieć synchroniczne. Również skoki do wody w Warszawie, w Pałacu Młodzieży, te skoki do wody od dziesiątków lat, sekcja prężnie działa, jak moja ukochana piłka wodna, w którą również grałem w Legii Warszawa, oprócz tego, że trenowałem pływanie, bardzo chciałbym, żeby się rozwijała i też walczę w Warszawie, lobbuję na rzecz otwierania basenów na piłkarzy, otwierania się basenów na piłkarzy wodnych, którzy nikomu krzywdy tą piłką nie zrobią, a jest to piękna dyscyplina sportu, która może albo przedłużyć karierę pływacką, albo wręcz przyciągnąć młodzież do tego sportu. Młodzież, która jest nadpobudliwa i na przykład nie wytrzymuje długich dystansów na basenie. Piłka wodna jest atrakcyjniejszą dyscypliną zarówno dla chłopców i dla dziewcząt bardzo często, bo tam się dużo więcej dzieje, poza tym jest to gra zespołowa. Ale mamy przedstawicielkę pływania artystycznego, Monika Szczęśnia, która zgadza się z Donatem, że pływanie artystyczne jest też na marginesie uwagi. To prawda, też ubolewamy, bo to jest przepiękna dyscyplina dla dziewczynek. Muszę, Monika, tak jak obiecałem, Lenę, moją córkę, wysłać do ciebie przynajmniej raz na zajęcia, do was przynajmniej raz na zajęcia, żeby spróbowała pływania artystycznego. Nie wiadomo, jak długo będzie pływać, oby pływała jak najdłużej. Ja, proszę państwa, troszeczkę przeciągam.
Mam taką prośbę, może ktoś z Was chciałby wspomóc nas i chwilę poprowadzić program, no taki eksperyment, czy żebyście zobaczyli, jak fajnie się prowadzi program Suchy Tor Broadcast. Zapraszamy dzisiaj do współpracy, możecie być współprowadzącym. Jeżeli ktoś ma ochotę, ja wyślę link do streamu, zaraz znajdziecie się tutaj na głównym ekranie i będziemy wspólnie prowadzili ten program w ten wieczór piątsobotni. No właśnie, bardzo, bardzo, bardzo ciekawa uwaga Michała Żąca, którego pozdrawiam. No może właśnie taki powinien być właśnie obowiązek publikowania na stronie PZPM swojego programu. Aczkolwiek jeżeli już mówiłem, że o tyle Jędrzejczak wygra, to się okaże, że żeby wygrać wybory na prezesa Polskiego Związku Pływania, nie trzeba mieć wcale programu. No bo domyślam się, że Otil Jędrzejczak ma jakiś program i ma jakąś wizję, ale bynajmniej ten program nie jest nigdzie upubliczniony. Może tak. Nie trzeba, nie wiem. Panie Andrzeju, zwracam się tutaj do Andrzeja Szarzyńskiego. Bardzo proszę zadzwonić na numer 600-388-093. Niestety nie mam teraz w tej chwili możliwości odebrania połączenia przy pomocy Messengera, ponieważ mam tak ustawiony system, że nie byłoby Pana słychać. Także jeżeli ma Pan możliwość dodzwonienia się do nas na numer 600-388-093 plus 48 chyba do Polski. O, mamy telefon, czytam, że z Austrii. Momencik. Dzień dobry, witamy Pana trenera. Dzień dobry. Halo, halo? Halo? O, dzień dobry. Dzień dobry, Panie trenerze. No witam, dziękuję za przekazywanie tak ciekawych informacji. Słychać? Tak, jest pogłos. Bardzo proszę, gdyby Pan mógł wyłączyć urządzenie, z którego Pan ma odsłuch naszego suchego toru, ponieważ on działa w tle i zakłóca bardzo. Halo? Tak, Panie Andrzeju, bardzo proszę o wyłączenie urządzenia w tle, który powoduje dublowanie się, nakładanie się naszej rozmowy. A gdzież to urządzenie jest? Nie, bo wiem, ja nie mam pojęcia. No gdzieś u Pana w domu. Tam, gdzie Pan ogląda nasz program, trzeba przynajmniej go wyciszyć. A gdzież to urządzenie jest? Bo ja nie mam. No więc właśnie całkiem wyłączyłem. Dobrze, to prawdopodobnie jest dobrze. Już teraz będzie dobrze. Teraz jest świetnie. Słyszę Pana w telefonie, no to wreszcie. Tak, ja się również dopiero tych różnych trików ale uczę. Ale my też, ale Panie Andrzeju, my akuratnie, też. Akuratnie była Pani z pływania artystycznego. Monika Szczęśniak, która właśnie skomentowała, tak, że nie tylko dla dziewczynek czy dla kobiet mamy pływanie artystyczne, ale... Ale nie. Tak, możliwe, że będziemy mieli jeszcze dla... Wie pan, ile płci mamy w tej chwili, także zostawmy tą sprawę, ale ja do konkretu, który jest bardzo ważny. Otóż, jeżeli ta pani wygra mistrzostwa Polski, to będzie miała jeden głos na wybory. Jeżeli piłka wodna wygra mistrzostwo polskie, to ma jeden głos na wybory. Skoki do wody, jeden głos na wybory. Proszę sprawdzić w statucie. A zawodnik, który się po prostu przegra między 13 a 16 miejscem, ma 3 punkty. Proszę pana, już 10-letnie dziecko zapyta, a gdzież tu sprawiedliwość? Kto ustawiał ten statut? Ja podejrzewam, że ten statut został już opracowany w 1945, ale tuż po wojnie, żeby dla klubów wojskowych i policyjnych, bo tam się ściągało najlepiej, żeby mieli dodatkowe punkty. Jaka to sprawiedliwość, proszę pana? Proszę sobie wyobrazić, my mamy na przykład w Polsce noblistkę w dziedzinie literatury. Jeżeli będziemy wybierać nowego prezesa w Polskim Związku Literatów, to proszę sobie wyobrazić, że ci wszyscy członkowie od ostatniego, który jest nieutalentowanym pismakiem, do pani noblistki, wszyscy mają po jednym głosie.
Także pytam się, no ktoś, wy oczywiście nie wiecie, ale tu jest niesprawiedliwość straszna. Poza tym to doprowadza do tego, że powstanie parę center ściągających najlepszych zawodników, mających najwięcej punktów i zawsze będą mieli największe poparcie. A to zabija małe kluby. To zabija Panie, małe kluby że panu przerwę, i to jest demotywujące. Przepraszam, panu przerwę, ponieważ poruszył pan bardzo ciekawą kwestię. Wie pan, że mamy w planie, przygotowujemy się do programu w suchym torze broadcast zatytułowanym Dyskryminacja małych klubów w Polsce. Kilku trenerów z małych klubów, tak naprawdę małych, a dużych, bo chodzi o kluby małe, ale które mają bardzo dużo dzieci i młodzieży w swoich szeregach, które jeszcze nie punktują, czyli ten klub zawsze będzie miał jeden mandat przy wyborach do okręgowych związków, do okręgowych związków pływackich, ale przekazują te dzieci klubom, które zajmują się starszą młodzieżą. I te kluby z tymi zawodnikami wychowanymi w małych klubach, przejmując tych zawodników, oni już punktują, zdobywają medale i te kluby posiadają na przykład 4 mandaty. I chodzi o to, który z tych klubów teraz będzie wyznaczał trendy i kierunki rozwoju. Prawda? No ten, który ma więcej mandatów, no tak, a nie ten, który wychowuje młodzież. Pan wybacz, Andrzeju, wybacz, coś tutaj nie rozumiemy się i logika wchodzi na złe tory. Otóż jeżeli weźmiemy polski statut, to tam jest, że związek zajmuje się krzewieniem kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. W związku z tym, żeby rozszerzać kulturę fizyczną, krzewić ją, trzeba tak działać, żeby klub, który ma dużo członków, bo po to jest sport przede wszystkim, żeby ludzie byli zdrowsi i lepsi. A nie, że ktoś mając pieniądze, bo już był taki paradoks w Polsce, że sprowadzono paru najlepszych do klubu, który prawie nie egzystuje, no i im pozbierano te tytuły mistrza Polski i ma punkty bierze i za to bierze pieniądze. No już nawet trafił mi się taki jeden, który chciał podebrać zawodnika z Muszelki. Ja robiłem mu test. Aha. Akurat nie jak wymieniłem Muszelkę, nie znam trenera, panie, ale czapka z głowy. Panie Andrzeju, mamy bardzo ważną informację dla naszych widzów i słuchaczy. No. Słoma nie dostał absolutorium. Co to tak oznacza? Wiedziałem o tym, że nie dostanie. Co to oznacza teraz? No to oznacza, że będziemy czekać, aż dostanie absolutorium. A o tym, że on nie dostanie, to chyba ktoś głupi mógł nie wiedzieć. Jak nie dostanie absolutorium, jednocześnie nie jest w stanie, nie jest dopuszczony do... To oczywiście nie może kandydować, dopóki dostanie absolutorium. No, tak jak się idzie do spowiedzi, wyspowiada się. Tak. Ale ja szanuję bardzo prezesa. On przerasta wszystkich w tym środowisku pływackim inteligencją, sprytem i talentem politycznym. Panie Andrzeju, właśnie, bo widziałem, że skomplementował pan prezesa, nawet byłem zaskoczony. Tak, ja go bardzo szanuję. Ale że pan go skomplementował po odsłuchaniu komisji sejmowej z udziałem Pawła Słomińskiego, ale muszę panu powiedzieć, że ja też proszę byłem pana, bardzo pozytywnie zaskoczony wystąpieniem pan Pawła Słomińskiego. Pawełek zrobił sobie z tej całej komisji sejmowej, proszę pana, kpiny. To prawda. Na luzie ich załatwił. I to jest piękne i to mi się podoba. To jest facet znaczy rozpracował, z klasą. Panie Andrzeju, moim zdaniem on rozpracował zawodowych polityków, ponieważ jak tylko zacząłem słuchać, ja tylko zacząłem słuchać tej komisji i tłumaczenia przewodniczącego tej komisji, dlaczego prezes Polskiego Związku Pływackiego prezentacji nie wysłał wcześniej, to już wiedziałem, co jest na rzeczy. No jak mógł wysłać tą prezentację wcześniej? No, nie dał im argumentów do tego, żeby się przygotowali lepiej, ale oni jakby uświadomili prezesowi i całemu środowisku, że sami są nieprzygotowani do tej rozmowy. No i byli nieprzygotowani, a pan Paweł z szacunkiem dla wszystkich przygotował się i odkręcił ich, postawił, rozumiem, jak sztubaków. No to wstyd, że mamy takich specjalistów, którzy chcieli, no nie dorastają mu do pięt.
To jest facet wyższej klasy, on się nadaje do polityki. Dobrze, panie ale do sportu lepiej nie. Panie... Lepiej, żeby polityka w sporcie nic nie miała do czynienia, bo jak się politykę robi, to Otto von Bismarck tak. powiedział, jak się robi politykę i parówki, lepiej, żeby konsument nie wiedział. To jest bardzo nieprzyjemna sprawa. Panie Andrzeju, mam jeszcze na koniec prośbę i pytanie. Czy mógłby pan wyjaśnić, gdybyśmy mogli nawiązać do wątku wyciągania z muszelki zawodnika? O co chodzi? Bo ja pierwszy raz słyszę. Pan uczestniczył w takim procederze? Tak, bo zwrócili się do mnie, żebym wykonał test pan Solda, delfinista, zresztą bardzo dobry. Zresztą wszyscy zawodnicy z muszelki są wytrenowani wyjątkowo dobrze. Przez trenera Grzegorza Ołęckiego. Nie znam. Ja go w życiu nie znam pana trenera, tylko przyszli do mnie, prosi mi człowiek, zarezerwował basen, Andrzej, przetestuj, obejrzyj, zrób analizę techniki. No i wszystko zrobiłem, no wszystkie poziomy wytrenowania takie, że pan Pancold by się zachwycił. Aha. Mało kto w Polsce zrozumiał, to pan Pancold uczył kiedyś, jak sprowadził do Polski. No więc, ale myślę, no przecież jak można go przenosić do Gdańska? Młody chłopak, no ojciec siedział przy stole, no trochę głupio się rozmawia, ale tak ciągnąłem, żeby on z tej Warszawy nie poszedł do tego milionera. No i chwała Bogu, że został i jest w muszelce. Ale do jakiego milionera? No znalazł się taki, że on go będzie terenował i że teraz niech się przeniesie do tego, do Gdańska i tam on będzie robił Więc ja to odradzałem, chłopak za młody, niech zostanie w rodzinie, lepiej mamusi zostać, co radzę oczywiście wszystkim młodym zawodnikom. Jeżeli możesz trenować u swojego trenera, u którego robisz sukcesy, to jak to się mówi, konia ciągnącego przez nie zmienia się w trasie przechodzenia przez rzekę. I przechodzenie dzieci 12-13-letnich do szkół mistrzostwa sportowego, a niech lepiej sobie w tej swojej małej miejscowości na 25 potrenuje, nie ma potrzeby tego robić. To jest szkoda dla polskiego sportu i odpad straszliwy. Straszliwy odpad talentów. Taką ilość zniszczonych talentów, jak jest w Polsce, to... No właśnie, a jak pan wytłumaczy, ja też nie jestem zwolennikiem szkół mistrzostwa sportowego, wydaje mi się, że to już jest przeżytek, a szczególnie kiedy te szkoły mistrzostwa sportowego nie są konkurencyjne w stosunku do siebie i tak naprawdę również dla zawodników, którzy mają dobre warunki w klubach już w tej chwili stworzone. Ale jak pan się ustosunkuje do takiej tezy postawionej przez Piotra Woźnickiego, że wyłącznie zawodnicy, absolwenci szkół mistrzostwa sportowego lub zawodnicy szkół mistrzostwa sportowego osiągnęli najwyższe cele międzynarodowe w polskim pływaniu, czyli zdobywali medale olimpijskie, zdobywali mistrzostwa świata, kwalifikowali się do finałów wyłącznie z tych szkół mistrzostwa sportowego, a nie z klubów. No, nie tak bardzo to jest, proszę Andrzeju, nie tak bardzo. Jak pan weźmie teraz ten sukces wielki z Rzymu, to proszę zobaczyć. Od tego pana z Muszelki, z G8, jeszcze jeden chłopak chyba z Dąbrowy Górniczej, i gdzie tu, jakie szkoły mistrzostwa są? Lublin, ale też... No i z Lublina, no to tam już jest powtarzalność tak zwana tak. U tego trenera. Kiedyś była pani Barzycka też zabrana do lepszego szkolenia. Andrzej, przecież już żyjesz tyle, a nie, ty jeszcze młody jesteś. Tak, jak sobie przypomnisz tego pana Bieruta, tego pana Gomułkę, tą całą hołotę postkomunistyczną, która pięciolatki robiła i zarządzać chciała od góry do dołu wszystko, jeszcze najlepiej by zarządziła, jakie buty ubierać, czerwone czy brązowe. Jeżeli ktoś do tej pory i młody człowiek nie zrozumiał, że centralizacja jest złem, jest po prostu złem. Nie może ktoś sobie wyobrażać, że on tam u góry stanie i będzie co? Weźmie te programy od kogo? Od Korzeniowskiego czy od Otylki?
i na zasadzie wbijania gwoździa młotkiem będzie wszystkim to wbijał? Zostawmy ludziom wolność, tak jak jest w Stanach Zjednoczonych. Tak. Panie Andrzeju, jakbyś zobaczył kiedyś basen, na którym postawiła, wytrenowała się Mary Tim Edgel, to byś zwątpił. Tak. Ja na 25 postawiłem, moi zawodnicy postawili wszyscy limity A do olimpiady. Tak. I trenowali na 25, nie było żadnego problemu. Tak, panie Andrzeju, ja na chwilkę panu przerwę, ponieważ mamy informację z sali plenarnej. Jeden mandat został zdeponowany. Sam ciekawy jestem. Jeden mandat został zdeponowany, nie wiem co to znaczy. 103... To ten pan pewnie, który zaspał. Rozumiem. Wiesz, we śnie. Tak, 103... Walczy o dobro polskiego 103... pływania. Ja takiego przeżyłem panie w komitecie olimpijskim. Panie Andrzeju, ważne informacje. 103 głosy ważne. Nie udzielono absolutorium. Stosunek głosów 51 do 50, dwóch się wstrzymało. Ran. Naprawdę się dzieje, słuchajcie, naprawdę się dzieje. No to konsternacja, krajowy zjazd. Andrzeju, panie Andrzeju, momencik, ja dobrze? Ja to przewidziałem. Momencik, dobrze? Ja tylko dokończę, bo to są ważne informacje, które otrzymujemy od delegata, który jest na sali plenarnej i chciałbym się nimi podzielić z naszymi słuchaczami. Krajowy zjazd nie udzielił absolutorium. Udzielono absolutorium ustępującym członkom zarządu. Słoma dziękuję i wychodzi, prosi o głosy dla Otyli. Słoma nie może kandydować do nowych władz. Proszę państwa, Paweł Słomiński podziękował zgromadzonym delegatom, wyszedł prosząc, wyszedł albo wychodzi na mównicę może, mamy tutaj informacje skrótowe, wyszedł na mównicę i poprosił o głosy dla Otyli Jędrzejczak. Paweł Słomiński nie może kandydować do nowych władz. No dzisiaj w tej chwili nie żałuję, że odpaliliśmy ten stream dla państwa, że możemy się dzielić informacjami bezpośrednio tymi, które dzielą się na sali plenarnej. Może szkoda, że nie ma nas w Spale. Czy państwo widzielibyście nas z suchym torem broadcast teraz w Spale, żebyśmy na bieżąco mogli komentować to, co dzieje się tam na sali, te wydarzenia? Czy wystarczy, jak relacjonujemy państwu te wydarzenia ze studia w Warszawie i ze studia w Malborku przy pomocy SMS-ów i wiadomości krótkich rozmów telefonicznych, które przychodzą do nas od przedstawiciela delegata z Wielkopolskiego Okręgowego Związku Pływackiego. Andrzeju, przepraszam, dziękuję za rozmowę. Gdyby coś, znasz mój telefon. Bardzo dziękuję. Na razie, panie Andrzeju, jeszcze jedna rzecz. Nie wiem, jak to się dzieje, że jak pan do nas zadzwoni albo pojawia się pan u nas w suchym torze broadcast, to momentalnie oglądalność wzrasta. W tej chwili mamy już rekordowe ponad 220 osób. O godzinie 12.20 ogląda suchy tor broadcast. Ja państwu serdecznie dziękuję. Się niezmiernie cieszę, że... No może nie jestem jeszcze taki stary. Tolerują mnie. Bardzo dziękujemy. Nie jest pan, ale jest pan bardzo... Dziękuję. Stary pan nie jest, ale jest pan bardzo doświadczony, a ja zawsze sobie cenię doświadczenie i wiedzę i bardzo lubię z panem trenerem. Ale mi okadziłeś, Andrzejku, jak się dobrze teraz czuję. Mów mi tak dalej, dobrze. Mów mi tak dalej. Dziękuję. No to dziękuję, cześć dobrej wam, nocy. Na razie dobrej powodzenia. Nocy. Zawsze barwny język pana Andrzeja Szarzyńskiego, trenera z Austrii, który wiele, wiele lat temu wyjechał z Polski i szkolił wybitnych pływaków austriackich, którzy zdobywali medale Mistrzostw Świata, Igrzysk Olimpijskich. No więc dzieje się, słuchajcie, dzieje się. Paweł Słomiński przekazał swoje głosy Otyli Jędrzejczak, czyli chyba pozamiatane. Ja nie wiem, czy kończymy już program? Maciej, kończymy już program, bo... Nie wiem. Bo nie wiem, czy jest sens dalej kontynuować. Nie wiem, może macie jakieś pytania, może ktoś chce do nas zadzwonić, może ktoś chce skomentować, a może chce współprowadzić nasz dzisiejszy program, bo jest taka szansa. O godzinie 24.25 możemy na to sobie pozwolić. Ale chciałem dzisiaj, Andrzej, pochwalić, że... Przepraszam, jedna rzecz. Stefan Tuszyński, Stefan. Za chwilę wysyłam do ciebie zaproszenie na stream i zapraszamy do udziału we współprowadzeniu programu. Tak, Maćku. Chciałem ci tylko powiedzieć, że właśnie messengerem dostałem od osoby ze sztabu Otyli Jędrzejczak program Otyli Jędrzejczak, czyli jest program, będę jutro rano czytał, bo już dzisiaj... A wiesz, co jeszcze słyszałem? Tak. Że dlatego kandydaci nie przedstawiają swoich programów. No właśnie, powiedz mi. To może były plotki, ale w każdej plotki jest źdźbło prawdy.
żeby Paweł Słomiński nie skopiował pomysłów i nie przedstawił ich jako swoje. Aha, no to może. Ciekawe, co? Czekaj, ja muszę wysłać zaproszenie. Nie wiem, to już jest wyższa polityka, której ja jednak nie rozumiem. Jednak serię treningową mogę rozpisać, trochę pokrzyczeć na dzieciaki, ale tak. To już jest taka polityka, że... Ale widocznie, jeżeli się okaże, że Otyl Jędrzejczak zostanie prezesem, to taktyka była jak najbardziej... Ciekaw jestem, czy Otyl Jędrzejczak w tym momencie złoży propozycję Pawłowi Słomińskiemu, żeby współtworzył zarząd, żeby został członkiem zarządu, może szefem wyszkolenia Polskiego Związku Pływackiego. Michał Szczęśniak opowiadał w naszym Suchym Torze Broadcast, że w Szwecji jest normą, że ustępujący prezes w następnej kadencji zostaje z klucza członkiem zarządu czy wiceprezesem, ponieważ służy pomocą, doświadczeniem zdobytym w minionej kadencji. Myślę, że to też jest całkiem niezłe rozwiązanie. A, przepraszam, no tak, Stefan mówi, że już w łóżku leży, więc dzisiaj do nas tutaj nie zawita, ale obiecał nam Tomasz Pąchalski połączenie. Paweł nie otrzymał absolutorium, Tomasz napisał. Czy ja wysłałem Tomkowi? Tak, wysłałem. Maćku, jakbyś mógł zabawiać naszych gości, a ja naszych widzów, a ja spróbuję z Tomka namówić, żeby połączył się z nami na żywo ze Spały. A ja dostałem taką informację, że jeżeli Paweł Słomiński nie dostał absolutorium, to nie może być w zarządzie. O. Czyli to też dyskwalifikuje Pawła. No to... Ale może być trenerem współpracującym. szukamy, jak można by ten zagospodarować Pawłem. No, wydaje mi się, że to jednak będzie już kwestia nowego prezesa. Niech już tam sobie układa sztab tak jak chce. Pani Magda JL, jakie ładne nazwisko, twierdzi, że jeśli Otyl zaproponuje współpracę, to spali na początku. Ale co spali? No nie wiadomo. Może... Może jointa. I będzie znowu wesoło. No co tam Michał Derewiecki jeszcze do nas pisze. Michał, może byś zadzwonił do nas. No Michał, dzwoń. Czy o tej porze to lepiej, żeby już na żywo nie rozmawiać? A, i Paweł, Michał Derewiecki twierdzi, że prezes kilka pomysłów skopiował. A właśnie, że przez 5 lat ich nie wymyślił, a ostatnio wpadło mu kilka nowinek do głowy. Michał, no to tak jest, że jak jest konkurencyjność, jak jest nacisk oddolny, no to głowa lepiej pracuje i wymyślamy. Ja na przykład bardzo bym chciał, żeby powstał konkurencyjny Suchy Tor Broadcast, bo ja wtedy się dużo bardziej mobilizuję i zrobiłbym wszystko, żeby nasz Suchy Tor Broadcast wszedł na jeszcze wyższy poziom jakości, co byłoby z korzyścią również dla Państwa. No to chyba ja taki Suchy Tor Broadcast otworzę. Andrzej. Koniecznie. Ale ty już miałeś taką próbę. Pamiętasz z Asią Budzis? Nie, to nie była żadna próba. No dlaczego? Nie dyskredytuj tego, co robiłeś, bo to był bardzo fajny projekt. Nie wiem, dlaczego nie kontynuujesz. No bo tematy się skończyły. Jak to się nazywa? Mamy telefon? Telefon. Mamy telefon, momencik. Halo, halo, dzień dobry. Witamy serdecznie, z kim mamy przyjemność? Dobry wieczór, Michał Szczęśniak. O, cześć Michał, witamy serdecznie. Zostałeś wywołany do tablicy i od razu zadzwoniłeś. Michał, ale od razu uprzedzam. Prezes Paweł Słomiński nie zostanie prezesem Polskiego Związku Pływackiego, w związku z tym nie ma szans na zwrot kosztów za twoje połączenie ze Szwecji do Polski. Wiesz co, byłem wczoraj u operatora i zmienił abonament, także możemy śmiało rozmawiać. Dobrze. Powiedz, jak chciałeś skomentować tą całą sytuację, która ma miejsce w tej chwili w Spale? No chyba jesteśmy mocno zaskoczeni. Nie spodziewaliśmy się takiego scenariusza. To znaczy, wiesz co, czy się spodziewaliśmy, czy nie, na pewno delegaci, którzy pojechali, myślę, że
dotarło też i do nich, że tak naprawdę w ich rękach spoczywa to, co będzie się działo w przyszłości. Bo jeżeli dzisiaj by nie zareagowali tak, jak reagują, to mogliby być mieć zagrożenie też, żeby byli później delegatami też i w przyszłym roku, w przyszłym wyborze na prezesa. Także to jest taki trochę łańcuch tych wszystkich sytuacji powiązanych. Ja, wiesz co, chciałem zadzwonić głównie z tą, żeby dopowiedzieć to, co właśnie powiedziałeś, że tak jak w Szwecji jest, że ustępujący prezes zajmuje, powiedzmy, tam stanowisko wiceprezesa. Czy coś, tym, źle że... coś źle zrozumiałem, jak zwykle. Bardzo dobrze zrozumiałeś. Prezes, który ustępuje w zarządzie, który nie jest skompromitowany, który działał na dobro przykładowo zarządu klubu, po prostu jest zmęczony i oddaje, można powiedzieć, tak jakby pałeczkę kolejnemu swojemu następcy i go wspiera, ale już nie jest zobligowany do tego, żeby poświęcać tyle czasu i tyle energii na bycie prezesem, bo to jest, zresztą jak wiemy, że to jest praca, która wymaga bardzo dużo czasu i bardzo dużo czasu wolnego trzeba poświęcić, nawet na szale postawić swoją rodzinę. Dlatego po prostu ludzie nie siedzą na stołku prezesa przez tam powiedzmy 20 lat. Siedzą jedną kadencję, czy tam powiedzmy 2-4 lata, bo kadencja jest w zarządach klubów trwa 2 lata. Maksymalnie 4 lata są, później już odchodzą, ale nie z działalności klubu, tylko po prostu z samego stanowiska i przekazują to dalej, żeby była jakaś tam kontynuacja, powiedzmy. Znaczy ja też uważam, tak, przepraszam, że ci przerwę, ale też uważam, że po 4 czy 5 latach sprawowania funkcji prezesa w związku wyczerpuje się jakby formuła, czy no spada motywacja, osiągnęliśmy cele albo ich nie osiągnęliśmy, a jak nie osiągnęliśmy, dokładnie, to ich nie osiągniemy i trzeba dać szansę, dokładnie, nowym kandydatom, żeby się wykazali. A zawsze jest tak, że w tym pierwszym roku najczęściej swoje pomysły chcą zrealizować, bo później też z tym rozwojem czy z tą pracą różnie bywa, ale właśnie ten pierwszy rok jest bardzo często najważniejszy, żeby uruchomić jakiś pomysł i zacząć go wdrażać i dlatego też uważam, że takie zmiany są jak najbardziej potrzebne. Trochę się śmieję, bo Maciek Kiełpiński zaproponował do naszego suchego toru zaprosić pana, który przysnął, żebyśmy mogli z nim porozmawiać, ale Tatiana Korona od razu skomentowała propozycję Maćka, że ale zapraszając tego pana trzeba go najpierw zapytać o ulubione pory drzemek i odpowiednio dopasować czas emisji. Cieszę się, że mamy dobry humor. Nie wiem, czy decyzja Walnego Zgromadzenia Polskiego Związku Pływackiego na to wpłynęła, nie udzielając absolutorium Pawłowi Słomińskiemu. Dla mnie jest to jednak duże zaskoczenie. Michał. Ja uważam, że z mojej strony ja uważam, że bardzo dobrze postąpili. Ja już wielokrotnie powiedziałem i dzisiaj też mogę to powiedzieć, że uważam, że pan prezes obecny w ogóle nie powinien kandydować. Wtedy odszedłby z twarzą, zrobiłby pierwszy krok do dobrej zmiany i każdy by go zapamiętał właśnie z tym dobrym krokiem, który wykonał jako pierwszy, jeżeli by chciał coś zrobić w ogóle jako pierwszy. A dzisiaj tak naprawdę jest trochę taką osobą pokonaną, mimo to, że mimo chęci i wielu takich predyspozycji stricte politycznych ma, ale tak jak też w komentarzu napisałem, w każdym zarządzie czy osoba, która się decyduje na stanowisko bycia prezesem, to niekoniecznie musi być wspaniały trener, to niekoniecznie musi być osoba, która się tam w jakiś sposób angażuje w życie danej dyscypliny sportu. Ważne, żeby to była osoba, która wie, jak należy zarządzać i moja osobista kandydatura też była dlatego w związku właśnie na pana Jacka. Myślę, że tam jest jakieś pole możliwe do działania. Ale czy ty uważasz, że w ogóle profesor Jacek Śmigielski ma jakiekolwiek szanse w tej chwili z Otylią Jędrzejczak, żeby rywalizować o miano, o stanowisko prezesa Polskiego Związku Pływackiego?
Myślę, że tak. Myślę, że tak i dalej trzymam kciuki, dlatego jeszcze nie śpię i wierzę w to, że delegaci faktycznie podejdą do sprawy właśnie w taki sposób, że tam jest potrzebna osoba, która potrafi zarządzać ludźmi, które, tak jak on powiedział w ostatnim programie, że po prostu musi się przyjrzeć, kto pracuje, jak pracuje, żeby podjąć jakieś konkretne działania, a nie z marszu wchodzić i jakiś tam, nie wiem, rewolucji dokonywać, bo być może są ludzie, którzy faktycznie robią swoją robotę, a byli hamowani po prostu przez narzucanie, czy, że tak się wyrażę, przez dyktat po prostu jednej osoby. Michał, wyrażasz się w sposób zdecydowany o kandydaturze prezesa Pawła Słomińskiego, no już nie kandydaturze, bo ta kandydatura przepadła. Jak wiesz, bo rozmawiamy często, ja sympatyzowałem w ostatnim czasie właśnie z tą opcją. Powiedz, jak to się dzieje, że my możemy normalnie rozmawiać? To znaczy mamy odmienne poglądy, mamy odmienne preferencje co do kandydatów, a normalnie ze sobą rozmawiamy, bo nie wiem, czy wiesz, ale nie z każdym mi się udaje w ten sposób rozmawiać jak z tobą. Nie wiem. Czy to nie z perspektywy, odległości mieszkańca Szwecji, czy jesteś w stanie to jakoś skomentować, bo ja też tego nie bardzo rozumiem. Wiesz co, wydaje mi się, że ja osobiście zawsze chciałem rozmawiać z ludźmi, z którymi faktycznie można rozmawiać. I z takimi ludźmi, którzy używają argumentów, jeżeli dane argumenty mnie przykładowo nie przekonują i dana osoba używa tych samych argumentów, tylko mówi je głośniej, to one tym bardziej do mnie nie docierają. Jeżeli jest rozmowa na etapie, na poziomie takim, że każdy ma możliwość wyrazić swój pogląd i jest szacunek do tego, co ty myślisz i co ja myślę i żeby znaleźć jakieś wspólne rozwiązanie, bo to nawet nie dotyczy samych osób, które kandydują, bo to są tak samo są trenerzy, którzy różnych technik używają do wytrenowania zawodnika i trudno jest powiedzieć tak naprawdę, która technika jest lepsza, czy która forma treningu będzie lepsza, tak naprawdę czas pokazuje i tak jak kiedyś powiedziałem, musiałoby być dwóch zawodników, takich samych klonów, żeby sprawdzić, która forma treningu tak naprawdę podniosła sukces. Trener musi być przytomny, musi zwracać uwagę na dane sytuacje, które można zmienić i tak samo wydaje mi się, że my, jak prowadzimy rozmowy, to ja korzystam z twojego doświadczenia, ty korzystasz z mojego i jeżeli tobie czy mi nie zależy na tym, żeby później mówić, że to był mój pomysł czy twój, to wydaje mi się, że przez to jest właśnie szacunek do siebie nawzajem i dlatego można po prostu rozmawiać i się dzielić i własnym zdaniem i jakimiś doświadczeniami po prostu. Tak, ja ciebie nie przekonałem, ty mnie nie przekonałeś, ale sobie żywo dyskutowaliśmy na temat różnic i przyszłości. Udało mi się zmanipulować Maćka Rakowskiego. On w ostatniej chwili zmienił swoje preferencje co do wyboru prezesa, muszę ci powiedzieć. A jeszcze pytanie jedno. Czy ty, będąc trenerem w Polsce, już miałeś takie poglądy i taką tolerancję do innego spojrzenia na sprawę niż twoi oponenci i dogadywałeś się już tutaj w Polsce, czy tego nauczyłeś się tam w Szwecji jako trener mieszkając obracając się w innej kulturze? To znaczy na pewno ma to wpływ tutaj ze środowiska, z tego, że mieszkam tutaj kilka lat w Szwecji. Czasami już niektórzy mówią, że przysiągnąłem, że się bardziej zaszwedziłem niż jestem Polakiem. Mimo to serducho jest dalej biało-czerwone i takie pozostanie. A to, że Maciej zmienił pogląd, udało mu sobie się jemu przekonać. Generalnie się mówi, jest takie brzydkie powiedzenie, tylko świnia nie zmienia poglądów. Jeżeli twoje argumenty były na tyle silne, że byłeś w stanie przekonać Maćka, to trochę sobie przypisuję. Gratuluję. Nie, Maćkowi gratuluję. Trochę sobie przypisuję. Na potrzeby Maćkowi bramy. Po prostu gratuluję otwartego umysłu i ważne, żeby słuchać drugiej osoby. Trochę sobie przypisuję. A nie tylko zawieszać się. Na potrzeby programu, ale oczywiście często rozmawialiśmy, dużo rozmawialiśmy o tym i ten. Michał, czy ty będziesz z nami czekał do końca, do decydującej rozgrywki, która się niebawem pewnie będzie miała miejsce
rozgrywki pomiędzy profesorem Jackiem Śmigielskim a Otylią Jędrzejczak w decydującej fazie, kto zostanie prezesem Polskiego Związku Pływackiego, czy pójdziesz spać? Myślę, że poczekam. Myślę, że poczekam. Otworzyłem sobie mój ulubiony trunek. Oj, także nie mów. Wieczór jest długi. Michał, zostań z nami. Ja już przełączam telefon, ponieważ dzwoni do nas delegat z Poznania, który jest na konferencji, który jest na późna pora, już zobaczycie Państwo, mi się miesza, który jest na sali plenarnej w Spale. Michał, dziękujemy za rozmowę. Na razie, Michał. Łączymy się z Donkiem Oleksowem. No, witam cię, Andrzejku. Witasz również setki słuchaczy, którzy do późnych godzin nocnych razem z nami czekają na te wiadomości od ciebie. Słuchamy. Co tam się dzieje? No to niektórzy już otwierają szampana. Na razie jest przedstawienie kandydatów. No i było małe spięcie pana Śmigielskiego i pani Otyli. Kto ma pierwszy wypowiedzieć na temat swojego programu. Chyba kobieta ma pierwszeństwo. Tak, ale Otylia powiedziała, że chce według zgłoszeń i pan Śmigielski był pierwszy złożył swoje zgłoszenie do Polskiego Związku, a więc... Czy pan Śmigielski okazał się dżentelmenem? Znaczy, chciał być dżentelmenem, niestety pani Otylia powiedziała, że on przejął pałeczkę, no i było głosowanie. No i głosowanie było takie, że Otylia wygrała 68-28. Tak. I podejrzewam, że 5 osób się wstrzymało, także trzeba być, znaczy wydaje mi się, że to są już głupie wyborcze, także tak pewnie się zakończy dzisiejszy wieczór. To jest moje zdanie oczywiście. Za ile możemy spodziewać się głosowania? 20 minut pan Śmigielski, 20 minut pani Otylia, także no myślę, że tutaj około 30-40 minut będzie wszystko wiadomo. Myślisz, że kandydaci będą chcieli zająć delegatom po 20 minut, czy oszczędzą trudy dzisiejszych wyborów, bo jesteście chyba na sali od godziny 15 z tego co pamiętam. No tak, małymi przerwami, ale... Jeżeli dobrze. Donek, bardzo cię przepraszam. Próbuję skontaktować się z nami Maciej Bonecki. Ja przełączę, dobrze, na Maćka. Pozdrawiam. Dziękuję, do usłyszenia, do następnego razu. Halo, halo? Macieju, czy ty nas słyszysz? Pamiętam twój numer telefonu. Domyślam się, że to Maciej Bonecki do nas dzwoni. Halo? Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, cześć Maćku. Dzień dobry. Cześć Andrzeju, witam Maćka i witam wszystkich. Cześć, Maćku, skomentować. W studiu powinieneś być z nami. Czy ty jesteś w Spale? Czy ty jesteś w Spale właśnie? Nie jestem w Spale, jestem w Warszawie. Mhm. Jak możesz skomentować te wszystkie wydarzenia, które mają miejsce dzisiaj właśnie w Spale? Nie jestem w Spale, więc trudno mi je komentować. Natomiast mam pytanie do ciebie, Andrzeju, na początek, bo powiedziałeś na początku dzisiejszego programu, ty już dzisiaj możesz zdradzić, na kogo byś głosował i powiedziałeś wyraźnie, że zagłosowałbyś na prezesa Pawła Słomińskiego. Tak. A 10 minut temu powiedziałeś, że po 4 latach kadencji pewien układ się wypala, tak, że ta osoba u sterów tak już nie chce tak bardzo jak chciała. Więc jakby widzę tutaj dużą niekonsekwencję, jakbyś mi to wyjaśnić. Tak, oczywiście już tłumaczę. To znaczy... Oceniłem tą sytuację w ten sposób, że żaden z kandydatów, który pretenduje do fotela prezesa, nie zrobi nic więcej, co mógłby zrobić prezes Słomiński z nowym zarządem w kolejnej kadencji, zmobilizowany tym, co się wydarzyło pod koniec jego kadencji, ale również naciskami innych ośrodków pretendujących do tego stanowiska. Co mam na myśli? Mam na myśli
na przykład taką sytuację, że wydaje mi się, że Otylia Jędrzejczak nie jest samodzielna. To znaczy stoi za nią ministerstwo, które w jakiś sposób, to jest moja ocena, w jakiś sposób narzuca jej to, żeby została tym kandydatem albo przyspieszyło pomysł na prezesurę Otylii Jędrzejczak. W związku z tym nie mam pewności, czy to jest dobre rozwiązanie, czy to jest lepsze rozwiązanie niż Paweł Słomiński. W przypadku Jacka Śmigielskiego też mam duże obawy, bo jednak mam wrażenie, że jeżeli ktoś nie funkcjonuje w środowisku pływackim przez 8 czy 9 lat, a wcześniej rozstaje się z tym środowiskiem w takich okolicznościach niekoniecznie, które mogą się wszystkim podobać. Mi się nie podoba, jak ktoś rezygnuje ze stanowiska prezesa, rozstaje się w jakiejś atmosferze, nie chcę powiedzieć kłótni, ale nieporozumień. Obawiam się wtedy, że w kolejnym takim zarządzie też nie dojdzie do porozumienia albo do współpracy. Dlatego uznałem, że mimo wszystko kolejna kadencja Pawła Słomińskiego będzie lepsza niż kandydatów, którzy pretendują do tego stanowiska. To jest, nie wiem, czy to moje tłumaczenie w jakiś sposób tobie wyjaśnia moje podejście do całej sprawy. Znaczy, to tłumaczenie jakby idealnie oddaje to, co działo się w czwartek pod programu, gdy padało pytanie do Pawła Słomińskiego, a on właśnie w taki sposób trochę odpowiadał. Ktoś słusznie zdarzył analogię między tym, co tam się działo, a jeden ze spotkań telewizyjnych premiera Morawieckiego zapytanego o cenę chleba. No, ja ciebie zapytałem, jak to jest, ty mi odpowiadasz zupełnie na inne pytanie. Chodzi mi o to, na początku programu mówisz, głosowałbym na Pawła Słomińskiego, 10 minut temu mówisz, no nie, należy dać szansę nowym kandydatom, ten układ się wyczerpał. To, co powiedziałeś przed chwilą, absolutnie nie jest odpowiedzią na pytanie. Nie. No, również będę mógł sobie odtworzyć to, co powiedziałem, natomiast wydaje mi się, że powiedziałem, że dobrze jest, kiedy następuje zmiana. Natomiast uogólniłem to co do zasady, że dobrze jest, jeżeli w kolejnej kadencji nowa osoba zostaje prezesem. Co do zasady. Natomiast od zasady mamy również wyjątki. Prawda? I to jest wyjątek, który traktuję jako wyjątek, że pozostali kandydaci nie są na tyle dla mnie, nie byli na tyle dla mnie sprawni, wiarygodni czy przekonywujący, żeby uznać, że ta zmiana w tym przypadku jest konieczna. Rozumiesz? A czy mogę w takim razie cię zapytać, czym przekonał cię odchodzący prezes? Bo tak jak napisałem w komentarzach, mimo że odcinek miał być o programach na nadchodzącą kadencję, to ja nie usłyszałem żadnego pytania o szczegóły programu, nowego programu na te następne lata do Pawła Słomińskiego, więc jakbyś mógł powiedzieć, czym cię tak przekonał w ostatnim okresie? Wiesz co, przekonał mnie tym, że o działalności związku wie wszystko. Czyli jest po pierwsze najważniejszą rzeczą, którą mnie przekonał, że nie boi się konfrontacji w porównaniu do innych kandydatów. Jak sam wiesz, zapraszałem do Suchego Toru Jacka Śmigielskiego, który wyraził wielki entuzjazm na samym początku. Później okazało się, że sztab mu podpowiedział, że lepiej, żeby się nie pokazywał w Suchym Torze Broadcast. Między innymi z tego, co się domyślam, ty też byłeś jedną z tych osób, która podejrzewam, sugerowała mu takie rozwiązanie. W związku z tym, jak ktoś nie chce ze mną rozmawiać, nie chce się ze mną konfrontować, dlaczego ja mam do takiej osoby mieć zaufanie, że będzie chciała się konfrontować, nie wiem, z władzami państwowymi albo z przedstawicielami ośrodków w Polsce typu Okręgowy Związek Pływacki. To samo dotyczy Otylii Jędrzejczak. I rozumiem, że to jest wystarczający powód do tego, żeby stwierdzić, że byłby najlepszym prezesem na kolejną kadencję. Znaczy osoba, która się nie chce konfrontować, bo to nie chodzi też o Suchy Tor Broadcast, tylko konfrontować się w ogóle, nie jest liderem. Nie jest liderem, to myślę, że nie jest najlepszym kandydatem na stanowisko prezesa Polskiego Związku Pływackiego. Czyli merytorycznych argumentów, które mogłyby pomóc wyprowadzić polskie pływanie na lepsze tory, nie znajdujesz, tak? Tylko chodzi ci o takie cechy, nie no wiem, pozycjonalne, tak, jakie tak, nazwa. Tak, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Bo są pewne cechy menadżerskie, których się nie wyuczysz. Nie wypracujesz, nie wytrenujesz. Nie wiem, czy znasz dokument X-Factor,
trenera Carl Silmana, legendy amerykańskiego pływania, właśnie dotyczących tych cech. Dlaczego między innymi polscy trenerzy czy trenerzy z bloku wschodniego nie odnosili takich sukcesów jak trenerzy amerykańscy? Właśnie dlatego, że nie mieli tego czegoś, tego X-faktor. Mieli niesamowitą wiedzę dotyczącą fizjologii wysiłku, mieli niesamowitą wiedzę dotyczącą biomechaniki i tak dalej, tylko nie mogli spowodować, że zawodnik przyszedł po ciężkim treningu następnego dnia znowu na trening i wykonał znowu pracę. Amerykańscy trenerzy to mieli, mieli to coś. Sam twierdził, że mogli być, mniej inteligentni, mniej wykształceni, a mimo wszystko mieli większe sukcesy. Ja rozumiem, ale to jest jakby z mojego punktu widzenia to jest zupełnie inna historia. Ja wciąż chciałbym od ciebie uzyskać odpowiedź, jakie punkty programu Pawła Słomińskiego powodują, że w twoich oczach byłby lepszym prezesem niż Otylia Jędrzejczak bądź Jacek Śmigielski. Bo próbujesz rozliczać... Punkty próbujesz, programu... Ale, znaczy, posłuchaj, mogę dokończyć? Zadać... Nie, bo próbujesz rozliczać z programu bądź jego braku osoby, które były kontrkandydatami Pawła Słomińskiego, natomiast nie zadałeś pół pytania o program Pawła Słomińskiego. O to mi chodzi. Maćku, dlaczego ciebie zabrakło w Suchym Torze Broadcast, żeby zadać Pawłowi Słomińskiemu takie pytanie? I to jest odpowiedź w stylu Pawła Słomińskiego. Paweł Słomiński pytany, dlaczego, no to, co Maćku... sądzi o tym, co mówi o nim, co sądzi o nim Ala Tchórz, odpowiada, a Ala Tchórz to coś tam. Nie, to nie o to chodzi, Andrzeju. Ja bym chciał od ciebie, jako prowadzącego ten program, uzyskać odpowiedź, dlaczego w odcinku poświęconym programom kandydatów nie zadałeś obecnemu kandydatowi, obecnemu w programie kandydatowi żadnego pytania na ten temat. Ponieważ znałem Pawła Słomińskiego i znałem to, czego co realizował w minionej kadencji, więc wiedziałem, że nic nowego pewnie się nie pojawi, będzie kontynuacja tego, co jest. Aha, czyli zakładałeś, że będzie kontynuacja tego, co jest. Poczekaj, może nie zdążyłem też zadać pytania, bo nie wiem, czy wiesz, ile było pytań i telefonów do naszego studia, bo chyba śledziłeś tą transmisję, więc zadawałem wszystkie pytania, które pojawiały się na tablicy. Nie przeszkadzałem naszym widzom również w zadawaniu tych pytań. No ale miałeś półtorej godziny na to, żeby zadać Pawłowi jedno pytanie. No dobra, ale co chcesz teraz udowodnić? No, że co, że nie jestem profesjonalny, że nie wiem, że jestem tendencyjny? Nie, że zachowuję się jak hipokryta w tym konkretnym przypadku. To chciałem tylko zasugerować. Takie jest moje zdanie w tym temacie. Rozumiem, przyjąłem do wiadomości twoją ocenę mojego postępowania, czyli Andrzej Skorykow, hipokryta, proszę państwa. Macie państwo przed sobą prowadzącego hipokrytę, który... Możesz sobie śmiewać, no ale co mam z tym zrobić? Możesz sobie z tego żartować. Nic. Po prostu oczekiwałem od ciebie konkretnej odpowiedzi, a skończyło się na wykręcaniu i szukaniu po prostu jakichś, nie wiem jak to nazwać nawet, no wymówek, nazwijmy to po prostu. Tak. Tak ja to odebrałem. Masz do tego prawo. Tyle. Co do tego, co się dzieje w Spale, nie chcę się wypowiadać. Tak jak słyszeliśmy, osobę, która jest na sali, bierze udział w głosowaniu. Wszystko wskazuje na to, że wszystko jest rozstrzygnięte. Co do tego, co powiedziałeś, absolutnie nie sugerowałem Jackowi Śmigielskiemu, czy ma się pojawiać, czy ma się nie pojawiać w swoich programach, bo od razu każdemu kandydatowi dałem jasno do zrozumienia, że ja jestem dziennikarzem, wykonuję taki, a nie inny zawód. Nie jestem bezpośredni sposób zaangażowany w kandydaturę i w działania następnego zarządu też być nie mogę, nawet gdybym taką propozycję dostał, gdyby była taka możliwość, bo to byłby konflikt interesów, mówiąc choćby na antenie telewizyjnej o tym, co dzieje się w polskim pływaniu, byłbym bardzo nieobiektywny, gdybym był w to zaangażowany bezpośrednio. Rozumiem. Dziękujemy Maćku za rozmowę. Za ten cenny głos. Trzymaj się. Dobrej nocy. Dobrej nocy. Cześć. To ja zadam Maćkowi Rakowskiemu pytanie. Dlaczego nie zadałeś pytania Pawłowi Słomińskiemu o program, o to, co chciałby w przyszłości w związku rozwinąć, prowadzić i wdrożyć? Bo według mnie ustępujący prezes wykazał się swoją działalnością jako prezes. Więc można przypuszczać, że jego działalność się znacznie nie zmieni, bo
no bo miał jednak tą kadencję wcześniej, a od kandydatów, którzy chcą być tymi prezesami, no nie wiadomo do końca czego się spodziewać, więc wydaje mi się, że tutaj jest diametralna różnica. No i faktycznie troszeczkę, mimo że nie podzielam, no wydaje mi się, że znaczy no to troszeczkę z Maćkiem się tam do końca nie zgadzam, że o, no i te słowo hipokryta troszkę jest zbyt mocne, bo faktycznie można też raz, że zmienić zdanie, a dwa, że też faktycznie podzielam zdanie, że Paweł Sumiński, mimo że ten cały hejt się na niego wylewał, jednak brał udział w tym Suchym Torze Broadcast i to obojętnie jak bardzo my byśmy prowadzący byli przyjaźni dla niego, ale jednak musiał się konfrontować z tymi wszystkimi pytaniami, Maćku, telefonami. Zarzut do mnie, że nie padło pytanie z moich ust co do programu Pawła Słomińskiego, natomiast rozumiem, że nie ma zarzutu o to, dlaczego, gdzie byli inni kandydaci. No tak. To... Gdzie byli inni kandydaci? Proszę Państwa, króciutka przerwa i zaraz z powrotem widzimy się. Czekajcie, bo będziemy mieli znów ważne informacje dotyczące ostatecznego głosowania. I za chwilę wracamy. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Tu Daniel Kondraciu. Witam Was bardzo serdecznie i pragnę poinformować wszystkich, że właśnie w Internetowej Akademii Rozwoju Osobistego wylądował mój autorski kurs Sztuka Prezentacji, czyli wszystko, co chcecie wiedzieć na temat wystąpień publicznych, pracy z kamerą i mikrofonem. 3 moduły, ponad 15 lekcji, dykcja, emisja głosu, autoprezentacja, przepona, domowe studio, ubiór, sztuka opowiadania historii, czyli wszystko, co jest Wam potrzebne, by rozpocząć przygodę z mediami, telewizja, radio, podcasting. Po tym kursie nie będą miały przed Wami tajemnic. Czekam na Was. Sztuka prezentacji, Daniel Kondraciuk. Gorąco polecam, zapraszam do Jaro. Do zobaczenia. Nie mamy wiadomości dla Państwa nowych, ale za to mamy nowego gościa w studio, który może okazać się, że wcieli się w rolę prowadzącego, współprowadzącego. Dzień dobry, Arku, witamy serdecznie. Do niedawna kontaktowałeś się z nami tylko przez telefon. W tej chwili już jesteś w studio, jesteś na wizji. Tak chyba się zaokrągliłeś troszeczkę. Może tak. Może trochę tak. Nie, ale wyglądasz bardzo dobrze. Daniel Kondraciuk kłócił mnie, że masz się zachowywać tak, żeby gość czuł się dobrze w programie, więc nie powinienem ci dokuczać, ale może zmobilizuję cię do tego, żebyś się wybrał na basen i popływał troszeczkę więcej. No, może tak. Kilka ładnych lat już nie byłem. Arku, jak ci się podoba w naszym studiu? Dobra. No. Fajnie, bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Troszeczkę inaczej niż codzienne wideokonferencje, które w pracy są. No dobrze, ale widzę, że w ogóle nie jesteś stremowany. Ja ci pytanie ogólne, żebyś się tutaj rozluźnił, a ty widzę, już jesteś wyluzowany, chyba że to jest ta pora, gdzie o tej porze w sobotę już jesteś po jakichś środkach dopingowych. No nie, już nie pamiętam, kiedy w sobotę byłem po środkach dopingujących, także, ale fakt jest faktem, że w soboty nadrabiam wieczorami, tylko że dzisiaj zamiast seriali STB. Tak. Jeszcze, przepraszam, zanim Maćkowi dam głos, bo przerwałem mu pytanie, padło od... Kurze, te komentarze wpada. Tak, Michał Osadców pyta się, bo chce wiedzieć, kto wygrał, czy mam jakieś nieoficjalne informacje. To teraz dla tych, którzy dołączyli do nas w ostatnim czasie, wyjaśnię, że odpadł Paweł Słomiński, ale odpadł nie w bezpośredniej walce o stołek, że tak nazwę, prezesa Polskiego Związku Pływackiego, ale nie otrzymał absolutorium od zarządu, od delegatów na zjazd, na walny zjazd Polskiego Związku Pływackiego, który odbywa się w tej chwili w Spale, w związku z tym do drugiej rundy przechodzi Jacek Śmigielski i Otylia Jędrzejczak. Kandydaci mają 20 minut na zaprezentowanie swoich programów, na przedstawienie się i myślę, że za kolejne
10-20 minut powinniśmy już mieć odpowiedź, powinniśmy mieć głosowanie i ostateczny wynik, kto zostanie prezesem Polskiego Związku Pływackiego. Wiadomo, że nie zostanie nim już Paweł Słomiński, bo Paweł Słomiński nie może nim zostać, nie otrzymał absolutorium od delegatów walnego zjazdu. Paweł Słomiński wyszedł na mównicę, te informacje mamy od delegatów, którzy są na zebraniu plenarnym, wyszedł na mównicę i przekazał swoje głosy Otylii Jędrzejczak. Czy to się wszystko zgadza? Skoro masz takie informacje, to się musi zgadzać. Maćku, miałeś pytanie do naszego gościa. Nie miałem do gościa, tylko ja chciałem się zapytać, czy jeżeli Arek już jest w studio, to ja mogę iść spać, ale to chyba nie. Nie wiem, czy widzowie się na to zgodzą nasi. Ja się mało odzywam. Bo tutaj jest tyle rzeczy, które się dzieją. Dobrze. Moi drodzy, to w takim razie, jak pozwolicie, mamy telefon. Dzień dobry, witamy. Z kim mamy przyjemność? Cześć, Andrzeju. Coś mi przerywa? Jeszcze raz, przepraszam, coś przerywało? Mówię Michał Dereweczki z tej strony. Cześć, Michał. Czyli mamy telefon z Koszalina. Oczywiście. No, wywoływałem, że mam zadzwonić. Tak, tylko troszeczkę przerywa. Gdybyś tak stanął w takim miejscu, żeby był zasięg lepszy. Wy tam nad morzem, wy tam na Pomorzu macie zasięg? Czy tak jak w Prusach Wschodnich u Rakowskiego nie ma światłowodu? Ale Rakowski nie jest w Prusach Wschodnich, tylko on bardziej już prawie taki krzyżak jest. Krzyżak. Słuchaj, wiesz co, jeżeli chodzi o twoją rozmowę, jako właśnie, to ja mam taką sugestię, znaczy nie sugestię, takie właśnie spostrzeżenie, że to, co w tej chwili się dzieje i to spale i to, co wy rozmawialiście, tak, to jest właśnie ten podział, który nastąpił od kilku lat. My jesteśmy tak samo podzieleni i ludzie, którzy głosują za PiS-em czy za PO i to samo mamy u nas w naszym środowisku. Nie jesteśmy jednością, nie mówimy tego samego, tylko każdy mówi, kto ktoś zrobił źle. Ale to źle? Myślę, że to dobrze, że się różnimy. No tak, jeżeli mamy tworzyć coś nowego, no coś lepszego, tak? Coś nowego, coś lepszego, to jeżeli coś robimy źle, ktoś robi to źle, to musimy go wymienić. Ale nie mówimy, co zrobić, żeby było lepiej. Tak. I teraz, jeżeli mamy mówić, co jest lepiej, to musimy mówić jako jedno. To, co mówił Michał, bierzemy kogoś, kto dobrze robił dla środku, ale nie wygrał wyborów, bierzemy go jako tego wiceprezesa, czy kogokolwiek, kto jest w tym zarządzie. U nas, jeżeli ktokolwiek przegrał wybory, to znaczy, że my go po prostu odepchnęliśmy od siebie, tak? My jego nie chcemy, tak. Zrobił coś złego, on zrobił coś niedobrego. I nie czerpiemy jakby z tego, co ktoś zrobił fajnego, tak? I tak dalej. Wszyscy mówią, że coś robił źle i dlatego on nie zrobił dalej. No my chyba w ogóle nie chwalimy jako naród. Tak, my nie umiemy chwalić. My nie umiemy chwalić i chyba to jest największy problem, że nie umiemy chwalić. Tak? Widzimy tylko te negatywne, tak to zawsze się mówi, że jeżeli sąsiad ma ładne drzewo, to trzeba mu je zepsuć. Tak? Bo że kupił kosiarkę, to ja kupię jeszcze większą. I chyba mamy tą taką zawiść w sobie chyba z tego, że... O, Maćku. Michale, ja bardzo dobrze wiem, bo od kiedy uruchomiłem Suchy Tor Broadcast, to też spotykam się z takimi sytuacjami. Wcześniej ich nie miałem. To znaczy, nie spotykałem się z taką ilością zazdrości, a wręcz zawiści, ale to mnie mobilizuje. To mnie jakby pcha do przodu. To znaczy, wiem, że robię dobrą robotę. Wiesz co, muszę cię wyłączyć, bo mam podwójnie. Ty mi mówisz do mnie dwa razy. Także... Muszę wyłączyć nadawanie na żywo. Tak. To tak, tylko że widzisz, to jest to, co Maciek powiedział, to jakby reakcja Macieka tutaj pokazuje i twoja, tak? Jeżeli mamy dwa obozy, te dwa obozy sobie zarzucają, co zrobił co zrobił tam. Co powiedział ten, a co powiedział tamten. Zauważ, jak dzwonił Michał, który powiedział, że on jest zupełnie z tego obozu, nie swojego obozu. Tak. Nie rzucaliście sobie się do, jakby tam nazwijmy to tak brutalnie, do karty. Nie wiem, nie szły jakieś tam słowa, które no, są emocjonalne, tak? Są bardzo emocjonalne. On było zrównoważona w rozmowie, tak? Było na spokojnie, tak? I tak dalej, rozumiemy. Ale telewizja nie? Tego nie lubi. No, telewizja ma wywoływać emocje negatywne i myślę, że to naszym widzom się podobało. Nie, Maciek, jeżeli chodzi o Maćka, tak, nie telewizję lubi, bo ja z Maćkiem rozmawiałem w Krakowie i ja wiem, jak Maciek do pewnych rzeczy podchodzi, tak?
to nie jest tylko tutaj telewizja, jest to też człowiek pływania, no, pływaniu i też jemu zależy na tym polskim związek, to generalnie to pływanie było na wyższym poziomie, na lepszym poziomie. Więc to nie jest tak, że to jest dziennikarz, tak? Bo to tak pewnie przemawia, bo akurat tak w przeciwieństwie do niego, to akurat ty siedzisz teraz, nadajesz, tak? To jest dziennikarstwo, ale to tak jest... No, ja jestem amatorem, wiesz. No. No tak, ale jeżeli można o pierwszej w nocy żartować, to jako żart potraktujmy. Tak. Natomiast do tego, co wracając, no jeżeli mamy czerpać jakiekolwiek wzorce i tak dalej, to nie możemy stać w miejscu, tak? Się rozwijać. A my nie chcemy się. To też jakby wskazuje, kto w jaki sposób do tej pory to funkcjonowało. Jeżeli ktokolwiek mówił, że trzeba zrobić reformę, trzeba zrobić coś nowego, coś, nie wiem, niestandardowego, to od razu środowisko się burzyło. Tak. I to nie tylko burzyło się, ale burzyło się całe środowisko, tak? Tego nie robimy. Natomiast jeżeli wchodził jakikolwiek program, który miał być nowatorski, wspomnijmy ten SMS Olszewski, to nagle nie Polski Związek nie powiedział, że nie, bo Polski Związek nie mógł tego zrobić. Wysyła człowieka, bo tak wiem, jak to było, jakby to wyglądało, tak? No bo nie sądzę, żeby ktoś nagle wiedział, że w Polskim Związku jest program, który trzeba powiedzieć, że on jest niezgodny z tym, co powinno być, więc ktoś chce zażalenie, że ten program się nie tego i Polski Związek się zajmuje. Tak. I o to mi chodzi, tak? O ten podział. Tak? My zamiast jednoczyć i robić to, co będziemy wspólnie, to co mówiliście o mistrzostwach juniorów i tam wspólnie to wszystko było i tak dalej. Tak. Natomiast tutaj właśnie takie działanie tego typu powodowało, że środowisko po prostu nienawidzi. Tak? No to jest tak mówiące, tak bardzo daleko idące, tak? Ale tak jest. Ludzie, nawet tutaj widać po waszych wpisach, czy po tym, jak w jakiś sposób ludzie komentują pewne rzeczy od kilku tygodni w internecie, to są już bardzo brutalne wpisy. To są wpisy, które pokazują, że my jesteśmy tak mega podzieleni, że my po prostu najlepiej jakbyśmy się spotkali, Maćku, przepraszam, Michale, tym razem, to ja mam do ciebie pytanie. Czy ty uważasz, że wspólnie z Maciejem Rakowskim w Suchym Torze Broadcast lub w postach, które publikujemy, podgrzewaliśmy jeszcze dodatkowo tą atmosferę, czy staraliśmy się tonować emocje? Andrzeju, to jest ciężkie pytanie, tak? Ale, ale proszę o szczerą odpowiedź, bo ja bardzo lubię szczere odpowiedzi. Nie, już ci tłumaczę. Szczerze, to powiem ci, że troszkę były tendencyjne od tak mniej więcej półtora tygodnia, mniej więcej. Wcześniej one nie były takie tendencyjne. Troszkę były ukierunkowane, ale też drugi obóz miał też ukierunkowane posty. Tak, to były bardzo ukierunkowane, a szczególnie kiedy dołączył do tego obozu, tak zauważyłem, kiedy on opublikował ten swój raport, później zaczął wysyłać swoje posty, to w tym momencie wy też troszkę zmieniliście swój, znaczy wy, nazwijmy ten tutaj jako, jak to Maciek powiedział w sobie, tą tubę Polskiego Związku Pływania, tak? Czyli zmienił troszkę swój ton jakby pewnych wypowiedzi, swoich wpisów. No nie da się ukryć, że to, no, po prostu to jest reakcja, to robi też druga strona. No jeżeli druga strona może w ten sposób, no to my też próbujemy w ten sposób robić i to jest taka nasza odpowiedź. Natomiast to, co ja oczekuję, tak, bo jako rodzic zawodnika, jako trener pracujący w klubie i ja oczekuję tego, że ten Polski Związek, który nowy Polski Związek, to nazwijmy, ten nowy zarząd, nie będzie tylko i wyłącznie ludźmi, tak jak byli nagle wymienieni po tym, jak Stok wróciło naszych 6 zawodników i nagle dowiedzieliśmy się, ilu tych 12 członków zarządu jest. Oczywiście my jako trenerzy wiemy, jako działacze wiemy, kto tam. Natomiast środowisko nie wiedziało. Wszyscy wiedzieli, że to jest Paweł Słomiński, a tak naprawdę nikt nie wiedział, kto jest dalej, tak, tych 12 osób. Bo te 12 osób tak naprawdę moim zdaniem było po to, żeby głosować, kiedy było coś potrzebne. A tak naprawdę tych ludzi nie. Więc uważam, że te 12 osób, tam ilość osób, jaka zostanie wybrana po to, żeby działać na korzyść tego polskiego. I będzie osoba od marketingu, będzie osoba od komunikacji, bo tej komunikacji nie ma kompletnie Polskiego Związku i w Polskim Związku i w ogóle wpływaniu w Polsce. Tak. Będzie osoba od tego wizerunku, to co Paweł chciał zrobić, żeby był ten ktoś od Facebooka, Instagrama i Twittera i tak dalej, żeby ktoś był, kto się z tym zna. Bo tego brakuje.
zobaczcie, jaki jest zasięg postów na przykład od Elis, tak, tej fundacji od Elis, a jaki jest zasięg postów na przykład wasz. Albo Polskiego Związku, bo Polskiego Związku w ogóle jest bardzo niski, tak? No bo to czytają tylko i wyłącznie... Ale ja się przyglądałem, znaczy chodzi ci o to, że Otyli był, jest niski czy wysoki? Bo ja czytałem te posty Otyli. Bardzo... To może nie na tej, nie na tym profilu facebookowym jej byłem, nie. Bo tam byłem zaskoczony niską właśnie oceną tych postów. Zresztą wiesz co, nie sugerowałbym się jakby popularnością postów. Mówię o zasięgu, ja mówię o zasięgu postów, nie? O udostępnianiu postów, o zasięgu postów. Rozumiem. Michał, bo wiesz, jeżeli, tak, jeżeli, tak. Andrzej, powiedz, że jeżeli, tak, tak, tak. Jeżeli ktoś, wiesz, udostępni twój post, to zwiększa zasięg. Jeżeli udostępnień masz, nie wiem, 30, to w tym momencie masz 30 razy większy zasięg. I teraz fundacja Otyli ma tych postów ileś tam, bo ja się opieram o pływanie, tak, te posty. A Polski Związek, publikując jakiekolwiek informacje, tak naprawdę, jeżeli jest informacja o tym, że wszyscy, którzy mają licencję, są członkami narodowej, to ten post ma udostępnić tam ileś 10 razy. Ale informacje jakiekolwiek inne, to są znikome. Tak? Udostępniają najczęściej sami trenerzy, albo sami wpisują, nawet nie udostępniają. Więc dlatego mówię o tej jakby social mediach, które można w sposób wykorzystać, bo nie ma co ukrywać, że dziennikarze czytają Twittera. Tak? To jest samo o dziennikach. Dziennikarze najwięcej rzeczy biorą z social mediów. Biorą z Twitter, biorą z Facebooka. Tak, biorą z suchego toru. Wiele materiałów były publikowane w komercyjnych stacjach właśnie po rozmowach w danym temacie czy z danym gościem w suchym torze broadcast. Sami to widzimy. No, dlatego mówię, że musi być osoba do tego. Tak? To nie może być tak, no nawet podejrzewam, że nie osoba, to musi być kilka osób, które tym się zajmą. Które będą po prostu, wiesz, no nie wolno codziennie, ale będą kilka, dwa, trzy razy na tydzień publikować. Będzie informacja o tym filmie z juniorów. No to jest po prostu, wiesz, to ogląda. My oglądaliśmy akurat to jak jedni z pierwszych w Krakowie. No to wiesz, głos na rękach po prostu stał deszczem, tak? My chcieliśmy tam być. My chcieliśmy być tą jednością i razem z tymi młodymi ludźmi to samo przeżywać, to samo robić. I wiesz, to jest coś, co musimy pokazać. Tak? Coś, co jest piękne w pływaniu. Bo pływanie jest trudnym sportem, bardzo trudnym, a my jeszcze bardziej go utrudniamy. My jeszcze bardziej po prostu tym ludziom pokazujemy, że też sens wychodzi. Ostatnio, nie wiem, czy widzieliście, może przez te wybory trochę wam upłynęło, ale jest propozycja, żeby ograniczyć szkółki pływania, kluby pływackie, zrzeszenia jakieś tam pływackie, żeby ograniczyć im dostęp do basenu. Ograniczyć tory, bo muszą wchodzić ludzie na bilety. I tym się mają zająć nasi ministrowie. No kurczę, to nie tędy droga. Tak? To my prowadząc zajęcia mamy więcej tego pływania, tych dzieci w szkółkach i tak dalej, niż tych ludzi, którzy chodzą na bilety. I wiesz, niezrozumienie temu, niezrozumienie. I to jest właśnie w komunikacji, tak? Że nikt nie liczy się tak naprawdę z basenem, nikt nie liczy się z pływaniem, bo basenami najczęściej zarządzają urzędnicy, tak. Oni tylko Michał, pieniądze. Michał, ale to jest na pewno temat na osobny podcast, o czym mówisz i bardzo chciałbym z Maćkiem Rakowskim, żebyśmy się wspólnie z tobą spotkali i o tym porozmawiali, jeżeli pozwolisz. Czekamy na wiadomości z sali plenarnej, bo prawdopodobnie zbliża się moment głosowania. Michał, bardzo dziękuję za telefon. Do usłyszenia i dobrej nocy. Dziękujemy bardzo. Dobrej nocy. Słuchajcie, bo cały czas gdzieś tam się obracamy wokół emocjonalnej, zresztą tak jak Maciek Bonecki napisał, emocjonalnej wypowiedzi. Natomiast ja tak usiłuję sobie przypomnieć, który w ogóle z kandydatów pokazał jakikolwiek program. Ja wczoraj dostałem tylko dlatego, że w gronie moich znajomych na Facebooku są pewne osoby, to dostałem po prostu program Jacka Śmigielskiego, tam bodajże 40 stron w PowerPoincie. Otyli codziennie udostępniała tam jakieś wpisy i hasła się pojawiały. No, Pawła Smomińskiego to w ogóle nie widziałem programu. Natomiast z racji tego, że tych programów nie było, to o czym tutaj w ogóle zadawać pytania? To ja tutaj ciebie, Andrzej, trochę w obronę biorę.
bo tych programów nie było. Nie, tam no, był wcześniej. Mówisz, ale to prawda. Ja się sam obronię. Tak, ale tam wcześniej był wpis, ktoś napisał, że warto byłoby, żeby chociaż na tydzień przed po prostu takie programy były pokazywane. No, przepraszam, tak? Przepraszam, że przerwę. Już zaraz oddaję Ci głos, tylko krótka informacja, którą otrzymaliśmy ze Spały. Otylia zjada Śmigielskiego ze swoim programem. Bazuje na dotacjach ze sportu powszechnego oraz skrót FRKF. Ja się nie orientuję w tych skrótach. Ta kasa wystarczy na wszystkie dyscypliny. Spoko, wystarczy, bo sam korzystam z tych środków, czyli Otylia zdobywa przewagę w swoim wystąpieniu nad Jackiem Śmigielskim, tak w ocenie jednego z delegatów, w relacji jednego z delegatów. Dobra, Arko. Andrzej, to ja ci przerwę, Ale Arkowi powinniśmy dać dokończyć. Dobrze. Nie, dobrze. Ja w zasadzie powiedziałem, tak, że no, tych programów nie było po prostu, tak? Nikt nie mówił. Tak, ale to jest prawda, że po pierwsze tych programów nie było i ciężko było pytać o programy. Znaczy w sumie no, powinniśmy pytać o te programy, ale z drugiej strony mieliśmy jednego kandydata przez 20 minut, I to wszystko, więc tutaj ciężko było o tym porozmawiać. Faktycznie ja dzisiaj dopiero dostałem program od Otylii Jędrzejczak właśnie na Messengerze i to był jakiś taki ruch strategiczny, żeby właśnie tego programu nie pokazywać, się nie afiszować z tymi pomysłami. No i słuchajcie, mamy telefon. Taki ruch był dobry. Mamy telefon, jeżeli pozwolicie. Halo, dzień dobry. Halo, Andrzej? O, dzień dobry. Pan Andrzej ponownie. Pan Andrzej Szarzyński. No, ponownie. Tak. Proszę wyłączyć ten odsłuch, bo nie dogadamy się. Natychmiast wyłączam. Dziękuję. Halo, Andrzej? Tak. Już jestem. No, ponownie jestem. Już będzie dobrze. Dlatego chcę natychmiast zareagować. Zmieniła się sytuacja. Tak. Przede wszystkim chciałem podziękować pani, mojej koleżance, pani Zofii Kozina-Ołoś, bo to tylko z jej głowy wyszedł pomysł, że pan prezes nie uzyskał absolutorium. Pozdrawiam serdecznie, gratuluję, dziękuję. I całe środowisko pływackie powinno bardzo podziękować. Polityka do polityki, sport do sportu. Zostaje pani Otylia, pierwsza dama naszego sportu, jedyna złota medalistka w pływaniu. Mam nadzieję, że podobnie jak pan profesor podejmie się pracy społecznie zgodnie ze statutem Polskiego Związku. Do tej pory nie wypowiedziała się na ten temat. Oczekuję tego. Pan profesor ma czas, ma pieniądze i nie liczy na te, nie wiem, 14 czy tam mówią 16 tysięcy. To jest kąsek dla tak zwanego cieńkiego bolka, gogołodupca. Jeżeli zależy komuś na tych pieniądzach, to nie jest godzin sprawować urzędu prezesa. W normalnych, cywilizowanych układach prezes pracuje społecznie, generalny sekretarz jest opłacany. To jest zgodnie ze statutami. Związek pracuje, działalność związku opiera się na pracy społecznej. To jest punkt pierwszy. Drugi punkt. Może zarząd zatrudnić. Tu się zatrudnia generalnego sekretarza. Że komuna to w swoim czasie zrobiła, a ktoś na kasę skoczył w sposób nieetyczny, okłamując środowisko w 2016 roku. Okłamywał, co na zdrowiu on będzie pracował, transparentnie, te wszystkie mądre angielskie nazwy, monitoring, będzie wszystko robił, a potem hop na kasę. No jak komuś te 14 tysięcy jest warte, to on jest gołodupiec. A gołodupców jest ostatecznie dużo i nie potrzeba, że ktoś się będzie wzbogacał na tym. Są ludzie, którzy jeszcze w Polsce mają pieniądze, mają ochotę robić. I takim jest właśnie profesor, którego nie znam w ogóle. No. Nigdy go nie widziałem. Ale z tego, co mówi, a ktoś mówi jeszcze, że on cały rok, a co przejmie to wszystko bez kontroli, a wiadomo co tam się dzieje, to trzeba najpierw
trzeba dać, tak jak lekarz robi, dokładnie, konsekwentnie przedyskutować ze specjalistami, bo on przecież nie jest specjalistą, postawić diagnozę i zacząć działać. Taki człowiek jest potrzebny, a nie ktoś, kto teraz z pieniędzy podatnika mówi, ile on nam pieniędzy przyniesie. No jak tam przyniesie? Na kolanach do ministerstwa żebrać pieniądze podatnika. A może kiedyś podatnik się obrazi i powie, aha, sport mnie nie interesuje. Już się na razie obraził na kultury, już pani Janda nie dostaje 2 milionów. Tak, panowie. Jaka dobra, to niech ludzie płacą na nią. A zawodnicy jak tam tak to dobrze, damy, to będą mieli sponsorów. To może pozwolimy teraz... Będą się niż sponsorzy bić. Dobrze, nie będę długo gadał więcej, bo zawracam go. Nie, pan nie zawraca. Chyba, że ma pan pytanie. Nie, panie Andrzeju, chciałem, żeby się ustosunkowali nasi współprowadzący do tej wypowiedzi. Chciałem takie pomocnicze pytanie. A proszę bardzo, proszę bardzo. Chciałem takie pomocnicze pytanie im zadać. Arek, jak ty uważasz, prezes związku nie powinien pobierać pieniędzy albo członkowie zarządu nie powinni pobierać pieniędzy w związku, czy jednak te funkcje powinny być również finansowane z budżetu państwa albo z kasy związku, czyli pozyskanych funduszy od na przykład z licencji? Czy wiesz co, znasz moje zdanie. Ja nie uważam, pamiętam. Okej, ja uważam, że powinien pobierać sowitą pensję. Czy ona będzie 14, czy 15, czy 30, to już związek niech ustali. Natomiast właśnie nie wiem, na ile jest to prawda, ale to było wspominane w czwartek, że ustępujący prezes na iluś tam innych etatach pracował, tak? No jeżeli ktoś ma rodzinę, no to w pierwszej kolejności no musi zarobić, tak? Jakiekolwiek pieniądze. Więc jeżeli będzie koncentrował się na zarabianiu pieniędzy gdziekolwiek indziej, i tutaj nie zgadzam się, czy gołodupiec, czy nie gołodupiec, to nie będzie wykonywał tej pracy związkowej, no i koniec, i to koło się zamyka, tak? W tej sytuacji. To jest moje zdanie. Dobrze, mamy drugi telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Z kim mamy przyjemność? Krzysztof Usielski. Krzysztof Usielski. Dzień dobry, witamy pana prezesa. Dzień dobry, Andrzej. Słuchaj, no chciałem przeprosić, że się wcześniej nie zgłaszałem, ale nie chciałem brać po prostu udziału. Nie chciałem brać udziału i ani, wiesz, nie wykonać jakiegoś pocałunku śmierci, ani stwarzać wrażenia, że oczekuję teraz, że znowu będę do czegoś wracał, że w czymś będę uczestniczył. Tak. Swoje już lata miałem, co mogłem, to zrobiłem. Z przyjemnością się spotykam z ludźmi, tak jakoś nie najgorzej, i muszę powiedzieć, że bez względu na to, kto teraz będzie w głównym nurcie, ze wszystkimi miałem dosyć dobre, jak wiesz, kontakty. Chciałem tutaj tak podziękować panu Dobrzyńskiemu za bardzo cenną uwagę odnośnie tych pieniędzy. Ona dotyczy nie tylko sportu, dotyczy całego naszego życia publicznego. Jest jakaś taka moda i medialna, ciągle komuś zaglądamy do kieszeni. Skuteczność działania. Czy ten minister, czy premier, czy prezydent. Chodzi o to, żeby jak najlepiej wykonywał dla nas swoje obowiązki. I to nie chodzi o to, czy on będzie za darmo, żeby on miał jak najmniej, prawda? Najważniejsze jest to. I tutaj no, bardzo panu dziękuję, bo nie miałem przyjemności poznać. Jest to odosobnione może stanowisko, zwłaszcza w takiej aktualnej sytuacji, że wszyscy wszystkim zaglądają do kieszeni. To jest takie bardzo, bardzo ciekawe. Skuteczność, niech pobiera wynagrodzenie i rozliczajmy z tego, co zrobił. I żeby jak najwięcej zrobił. I to jest jedyne kryterium. To jest jedna uwaga. Druga uwaga. Chciałbym powiedzieć, bo tu czasami takie dramatyczne jakieś tony zapadają. Proszę państwa, nie jesteśmy jakąś początkującym, raczkującym krajem afrykańskim. Mamy duże tradycje, mamy bardzo dużo dobrze wykształconych trenerów. Mamy doskonałą bazę. Dzisiaj naprawdę to jest baza na poziomie międzynarodowym, doskonała. Więc żebyśmy nie dramatyzowali, że jak będzie jakieś rozwiązanie jedno czy drugie, to nagle wszystko się zawali, czy pójdzie w złym kierunku. Jest dużo ludzi, którzy mogą to. W tej chwili
mogą to poprowadzić. W tej chwili problemem uważam jest tak, to co mówicie o jakimś takim pewnym podziale w środowisku, no on, jeżeli kandydaci się ścierają, no to jest nieunikniony, prawda? Ale wydaje mi się, że na tym to wszystko będzie polegało, żeby ktokolwiek to obejmie, był w stanie jednak skorzystać ze wszystkich możliwych opcji i myślę, że będzie to możliwe, żeby się nie zamykać na różne rozwiązania i przede wszystkim, żeby rozwiązań było więcej. Jak pamiętacie, mnie się udało kilka rozwiązań wprowadzić nietypowych. Zresztą musiałem to troszkę nawet w środowisku zrobić, prawda? Bo gdybym tego nie zrobił, to może nigdy by się to nie udało. Ale najważniejsza będzie ta otwartość na różne rozwiązania. Chciałem równocześnie tutaj powiedzieć, że, bo mi tak utkwiło, troszeczkę się prześliznęliśmy na temacie szkół mistrzostwa sportowego, więc tak, z pewnością dzisiaj jest tych szkół dużo i może nie wszystkie one są tak wydajne, jak mówiąc tak wprost, produkcyjnie, jak to było kiedyś, kiedy było ich kilka, ale jednak faktycznie, jeżeli sięgniemy po największe nazwiska, medalistów olimpijskich, mistrzów świata, to jednak z całym szacunkiem do innych zawodników, którzy nie byli w szkołach, to nieliczni, Ala Pęczak, Marcin Maliński, prawda, to kilka nazwisk, Mariusz Siembida, niewiele byśmy tych nazwisk znaleźli, ludzi, którzy nie byli, nie przeszli przez SMS. Jednak większość tych zawodników, którzy sięgali po najwyższe te laury, przeszła przez SMS. I zapewne nie jest to chyba przypadkowe. Również to wspomniane G8 przecież również bazuje na organizacji SMS-u. Najlepszy być może w tej chwili pływak majerski przeszedł przez pełną ścieżkę SMS-u krakowskiego. Także troszkę mi zabrakło tego. Pan Andrzej Szarzyński no znany jest z tego, że ze swoich poglądów i tego swojego ciętego języka, ale uważałem, że nie można tego zostawić bez komentarza, bo byłoby to po prostu nieprofesjonalne. Tak. I tyle miałbym do powiedzenia. Przepraszam za przedługą, być może refleksję, ale tak jak mówię, nie dramatyzujmy, teraz nie dzielmy się, ponieważ jest bardzo dużo młodzieży. Zobaczcie, co wykazał COVID. COVID wykazał niesamowite zainteresowanie pływaniem, niesamowitą walkę o dostęp do pływania i zobaczyliśmy, ile jest szkółek, ile tej młodzieży, liczba zawodników zarejestrowanych przez nas dla celów oczywiście takich, żeby mieli dostęp do pływania, wzrosła prawie do 50 tysięcy, no więc naprawdę tej takie parcie społeczne jest bardzo duże. Tej młodzieży jest dużo. Tych trenerów jest dużo. Tylko wykorzystajmy ten potencjał. Wykorzystajmy teraz. Na pewno coś, co na pewno wymaga zdecydowanej poprawy, no to zdecydowanie pomoc dla szkoleniowców. I to jest sprawa najważniejsza, ponieważ po tej słynnej deregulacji pana premiera Gowina no dzieją się straszne rzeczy w tym zakresie. I tych szkoleniowców dwu-, trzydniowych, prawda, instruktorów lub trenerów, no jest niestety sporo w Polsce, więc na pewno ten kierunek tutaj pomocy trenerom dokształcania, to uważam, że jest bardzo dobry, ale pomocy. Natomiast mam czasami wrażenie, bo panowie oczekiwaliście programu, wyborcy oczekują programu, że ktoś coś na nowo to napisze i jak gdyby, przepraszam, odkryje Amerykę. Nie musimy jej odkrywać. Nie musimy jej odkrywać. No naprawdę, jesteśmy taką federacją, która wydała jakichś zawodników. No są w Polsce trenerzy, którzy wychowali mistrzów świata i medalistów olimpijskich. No więc nie jest tak źle. Również w młodszym pokoleniu są bardzo, bardzo dobrzy trenerzy. Więc powiedziałbym tak, bardziej optymistycznie, najważniejsze tylko, żebyśmy jakąś taką jedność zachowali, żeby teraz nie było tych problemów. I sprawa następna, żeby delegaci obecni na sali, ja nie jestem, bo już mam ten komfort, że nie muszę w tym uczestniczyć, żeby pamiętali o jednym, że prezes jest bardzo ważny, ale zarząd jest również ważny. Żeby cała energia ich nie poszła
wybór prezesa, a później no to już w zasadzie jest nam wszystko jedno. Nie, no to jest bardzo ważne, bo to z jednej strony będą ludzie, którzy będą wspierać prezesa, no bo wiadomo, że sam prezes, kto to by nie był, to nie jest w stanie tego wszystkiego poprowadzić. Drugie, będzie również no w pewnym sensie mógł monitorować tę działalność prezesa, mieć swoje uwagi, żeby to był zarząd ludzi, którzy mają swoje zdanie, mają swój charakter, nie przyklaskują, no więc ten zarząd jest bardzo ważny. Obawiam się, bo to jest tak bardzo często takie zjawisko, że cała ta energia, już to wszystko, te emocje skupią się na wyborze prezesa, a później no to już w zasadzie to zainteresowanie troszkę spada. Niesłusznie, bo ten zarząd będzie bardzo ważny. Proszę przypomnieć, Krzysztof, naszym widzom i naszym słuchaczom, przez ile kadencji pełniłeś funkcję prezesa Polskiego Związku Pływackiego? No ja tak troszkę może nie pomyśli tego, o czym mówiliście. Byłem 8 lat sekretarzem generalnym i 20 lat byłem prezesem. Urzędującym, to muszę powiedzieć, ale no byłem dosyć długo, więc tutaj z tą kadencyjnością to jest bardzo sprawa kontrowersyjna. To była taka idea fix pana ministra Giersza. Walczyliśmy z tym jak mogliśmy, pytając go na przykład o jedno. A ile kadencji mogą być posłowie? No więc minister Giersz mówił wtedy, no bo poseł to nabywa tego doświadczenia i w każdej kolejnej kadencji już jest coraz lepszym posłem. No mówimy, no to prezes również byłby tym lepszym posłem, ale się okazuje, że nie dano nam szansy. Ja nie mówię tutaj, bo mnie już to nie dotyczyło, ale spójrzcie na Związek Wioślarski. Tak wspaniała postać jak Ryszard Stadniuk. Znakomita, szanowana w Polsce, w świecie, prowadząca związek ze znakomitymi wynikami na przestrzeni lat, być może najrówniejszy związek. I co? I minęły dwie kadencje i taki człowiek nie może być, bo jest taki przepis. Więc nie wiem, czy to jest słuszne i tu byłbym taki ostrożny z tymi zmianami, ponieważ uważam, że jedynym kryterium to powinno być, że no jak dobrze działa, federacja dobrze działa, wszelkie takie one są modne, takie te mechanizmy, no bierzemy to, one się biorą z polityki. Jak tutaj już wielokrotnie padało, te wzorce z polityki no niekoniecznie się może sprawdzają. Krzysztof, bardzo dziękujemy prezesowi. Ja przepraszam kadencji. Jeszcze raz, że być może troszkę proszę, za długo, ale... Proszę nie przepraszać, to jest dla nas... Panie prezesie, to jest wielki zaszczyt dla nas, Andrzej, że pan dzwoni do Suchego Toru Broadcast i przemawia do 157 naszych widzów. Słuchajcie, jest godzina 1:30 w nocy. Słuchaj, Andrzej, usiadłem przy tym. Nie jestem specjalnie, nie pojechałem do spały. Nie chcę w niczym uczestniczyć, nikomu nic sugerować, bo wszystkich znam. Znam kandydata na prezesa, bo jeszcze pamiętam zawodnika, a ludzi z jego sztabu, z Bartkiem Kizierowskim czy z Grzesiem Widanką, no to przecież to też znam doskonale. No tak. Ale już też no, nie wytrzymałem i musiałem, musiałem się wypowiedzieć, bo poza tym nie chciałem, żeby kilka tych kwestii zostało. A ten FRKF to jest Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, który pochodzi z dopłat do różnych do gier i to jest przeważnie przeznaczony na młodzież i więc z tego Krzysztof, też można korzystać. Ja mam pytanie, czy zgodzisz się na udział w Suchym Torze Broadcast w specjalnym odcinku, który poświęcony byłby tematyce związanej z tobą, z historią Polskiego Związku Pływackiego z czasami, kiedy ty byłeś prezesem. Chciałbym, żebyśmy o tym porozmawiali sobie w Suchym Torze w osobnym odcinku. Więc o sobie tak, o innych bym nie chciał, ale o sobie to z wielką przyjemnością tak. Dobrze, dziękujemy bardzo, trzymamy za słowo. Dobrej nocy życzymy jeszcze raz bardzo, dziękujemy, cieszymy się. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Słuchajcie, no powiem wam, to jest dla mnie niesamowite. No, prezes pięciu kadencji,
dzwoni do nas o pierwszej z minutami w nocy, ma ochotę porozmawiać w studio Suchy Tor Broadcast i poopowiadać, pokomentować naszym widzom, naszym słuchaczom. Naprawdę ja jestem poruszony, jest mi niezmiernie miło. Arku, pewnie i Maćku, pewnie zmierzamy już do finału. Ja czekam cały czas na wiadomości, które nie przychodzą do nas i niestety czekamy wciąż. Mieliśmy tutaj... Tak, ale wiesz co, Andrzej, prezes bardzo ważną rzecz powiedział, że żeby nie skupiać się tylko i wyłącznie na nazwisku prezesa w tej chwili i na osobie, bo tutaj bardzo, bardzo fajnie w swojej książce Krzysiek Stanowski opisał stan futbolu, bodajże ta książka jest, opisał początki kadencji Zbigniewa Bońka. Ja nawiązuję do PZPN-u, bo to jest naprawdę bardzo dobry przykład, gdzie po prostu jedną z pierwszych decyzji to było zatrudnienie sekretarza generalnego w postaci Macieja Sawickiego. Tak. Menedżera pracującego w korporacji, ściągnął go z korporacji i postawili wszystko na nogi. Jeżeli osoba, która wygra, zrobi audyt, po audycie zacznie wdrażać za pomocą właśnie menedżerskich sposobów pewne rozwiązania, no to można optymizmu trochę wlać, tak? Jeżeli takie kroki się pojawią. Tylko za tym idzie kasa oczywiście, tak? Zatrudnienie dobrego menedżera będzie kosztować. No tak, czy Polski Związek Pływacki ma kasę na to, żeby zatrudnić takich menedżerów? Ja nie wiem. Czy może mieć taką kasę? No chyba na razie nie ma. No ale... Dlaczego? A dlaczego ma nie mieć takiej kasy? Dlaczego mając minimum 20, słuchajcie panowie, gdybyście mieli firmę, która ma 20 tysięcy klientów i mielibyście potrzebę zatrudnienia menadżera, drugiego menadżera, albo dwóch takich menadżerów, co należałoby zrobić w takim przypadku? No na przykład podnieść cenę produktu o kilka procent i mogłoby się okazać, że fundusze na takiego menadżera się znajdą. Znaczy ja chyba wiem do czego zmierzasz, Andrzej, tak? Mówisz o składkach zapewne. No tak, licencje na przykład. Licencje. Wiesz co, oczywiście, to jest w ogóle bardzo fajny pomysł, tylko i myślę, że wbrew temu początkowemu oporowi pewnie to by wyszło, natomiast musiałoby bardzo dobrze być zaprezentowane, tak? Co w zamian będzie i po prostu co związek zrobi, tak? Z tymi pieniędzmi, bo to nie jest sztuka tylko podnieść, zebrać kasę, tylko powiedzieć: kochani, za to my zrobimy jedno, drugie, trzecie, nie wiem, będziecie mieli profesjonalnie organizowane zawody juniorów, etc., 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 tak? I to jest to, co wcześniej mówiłem jeszcze przez telefon, że dobry wizerunek przełoży się na zainteresowanie mediów, na zainteresowanie, mam nadzieję, sponsorów i po prostu, że tutaj się zacznie to kręcić jak normalny biznes. Tak. Bo ja bym tak widział związek. Panowie, muszę odebrać, bo widzę ten austriacki numer. To jest najprawdopodobniej ponownie pan Andrzej Szarzyński, ale odbiorę, ponieważ to jest chyba 12 połączenie. Halo, halo? Halo, Andrzej? Tak. Ja znowu dzwonię, tak. Bo usłyszałem moje nazwisko z ust pana Usielskiego. No więc coś mu się tam pomyliło. On niech sobie dobrze przypomni, jeszcze on nie był prezesem, to myśmy z Chojnowskim zrobili jedną z pierwszych szkół mistrzostwa sportowego w Krakowie, z której wyszła pierwsza medalistka olimpijska. Ale bazowaliśmy na swoich zawodnikach i szkodziliśmy od dziecka. Tam było parę grup, a w tej chwili to jest handel dziećmi. Kto do nas przyjdzie, a zbierają, co się tylko rusza. Zapytaj starszych trenerów, którzy też pracowali w szkole mistrzostwa sportowego. Tylko, że pracowali. A teraz niektórzy na sobotę nie chcą trenować, bo są pragmatyzowanymi nauczycielami. No albo się jest trenerem, albo nauczycielem. A trener musi być i nauczycielem, i wychowawcą, i psychologiem w jednym.
Także nie lubię takich rzeczy słuchać, że tylko w ten sposób można. Trzeba dać możliwość wszystkim. Wolność musi być. Ale najważniejszą rzeczą jest to, że tam mówienie, że za pieniądze, jeżeli mówię, dalej powtarzam. Jeżeli ktoś liczy, że się będzie wzbogacał, mnie nie obchodzi. Może mieć 3 żony i 10 dzieci. To nie bierz się za taką pracę. Jakoś w Austrii może adwokat pracować codziennie, żeby utrzymać rodzinę i na wczasy zarobić i jest społecznie prezesem. I takiego wtedy się łatwo zwalnia. Można go szybko wyrzucić. Nie trzeba mu płacić odprawki, czy jak to się tam, nie trzeba płacić ubezpieczenia, nic. A pozostali na umowę zlecenia i do widzenia. To biuro jest monstrualne. Także tylko tyle chciałem powiedzieć i z tymi szkołami sportowymi to one są niewydajne po prostu. Ja widziałem jak kilku bardzo utalentowanych, ja powiem nazwisko, Kut z Dębicy. Talent pierwszej klasy. Poszedł do Krakowa i co? Poprawił się za 2 lata na 50 żabką. Dziękuję. Talentów w Polsce i utalentowanych trenerów dużo. Tylko organizacja i selekcja i dobieranie odpowiednich do szkolenia, no niestety zawodzi. I jak zawsze zawodziła. Od 1945 roku. 1945. Zawsze byli po linii, na bazie, ustawieni w temacie sport. Partia czuwa. Panowie, dziękuję. Dziękujemy. Idę spać. Dziękujemy. Dobra, nie czeka pan na wynik wyborów? Ostateczny? Proszę? Nie czeka pan na ostateczny wynik dzisiejszych wyborów? A tak w racja, bo to już lada chwila będzie. Lada chwila, czekamy. Ja już... My cały czas czekamy, nie mamy żadnych wiadomości z sali plenarnej, cały czas czekamy. Znam ustawkę. Myślałem, że pan jeżeli zna wynik. Myślałem, że już pan zna wynik. Nie, znam ustawkę. Jeżeli ty, to zagramy w łapci, tapci i wiesz, i może przytuli, jak w książce wyczytałem, no a ja przejdę na generalnego sekretarza. No i druga jest ustawka bardzo niewygodna, jeżeli mimo wszystko chirurg dobierze się do operacji tego nowotwora złośliwego, który pasożytuje na polskim organizmie już od 1945 roku, no to czego bym sobie życzył. No ale poczekajmy. Ja nie chcę państwu zawracać głowę. Dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Dobrej nocy. I na razie. I życzę wszystkiego dobrego polskiemu sportowi. Dziękujemy i czekamy na wyniki. Dobranoc. Do usłyszenia. Dobranoc. No więc czekamy. Cały czas czekamy. Z tym komentarzem muszę się zgodzić, że na umowę zlecenie to można ochronę zatrudnić, za kompetencje trzeba zapłacić, Jakub Kieler. No, ja też jestem za tym. Ja widziałem, jak w Wielkiej Brytanii, jak są opłacane osoby, które sportem zarządzają. I to nie są małe pieniądze. Jak się ktoś jest fachowcem, to jest opłacany. Ale no, są pewnie społeczeństwa, w których prezesi związków sportowych pracują za nic, tak? Czyli mają rolę wolontariatu, ale no. Wydaje mi się, że ono by to nie wyszło. Słuchaj, Maćku, no tylko wiesz, no to wszystko fajnie wygląda, tak jak przedstawił pan Andrzej, że adwokat, tylko adwokat będzie pracował 8-10 godzin w swoim zawodzie pierwotnym. Ile mu zostanie godzin na pracę w związku właśnie w wolontariacie? Tutaj niech, naprawdę odłóżmy kwestie pieniędzy trochę na bok, a zastanówmy się, bardzo, bardzo ważne zdanie powiedział prezes Usielski, mówiąc o tym, że patrzmy na to, co kto robi i rozliczajmy z efektów pracy. Natomiast ja mam takie wrażenie, że tutaj tej pracy jest tyle, że prezes nie będzie na jeden etat pracował. No, prawda. Już. Zdejmujemy, słuchajcie, późna pora i już moja percepcja się niestety obniżyła. Odpowiadam za realizację tego programu. Jest tu kilka narzędzi, którymi trzeba majstrować, żeby to wszystko się udało. Przede wszystkim czekamy na kontakt, na jakieś informacje, wieści
z sali plenarnej. Może ja spróbuję jednak zadzwonić jeszcze raz do Donka Oleksowa, który jest na sali, który relacjonował nam wydarzenia na bieżąco. A teraz jest cisza od 15 minut. Andrzej, może nie coś, może śpią. ja go obudzę. Poczekajcie, to ja go obudzę. To zaraz się okaże, że kolejne mandaty są zdeponowane. Halo? Co? Przez jest dyskusja. Niepokoimy się, ponieważ nie masz żadnych wieści od ciebie. No nie, no bo gadają. Kandydaci odpowiadają na rozmowy, znaczy na pytania wyborców i no jest takie trochę zamieszanie. No. Czy są emocje? Akademickie. Nie, już jest po, tak mam wrażenie. Jeszcze pan Śmigielski chce tutaj coś na plus, znaczy chce zwiększyć ilość głosów, ale myślę, że chyba mu się to nie uda. To znaczy chce przekonać niezdecydowanych, czy chce przekonać tak. Niezdecydowanych, chce przekonać do swoich pomysłów, tak? Tak jest. Dlaczego uważasz, że mu się nie uda? Ja myślę, że już są chyba wszyscy pogodzeni. I zmęczeni? Tak, bardzo. Są wszyscy skończyć tą. Czy również głód was dopada? Również głód was dopada, bo wy tam nie przerywają się? Nie, absolutnie. Kanapki były? Nie. Kolacja była. Tak. O 6:00. Tak. Donek, Monika Szczęśniak prosi, żebyś zapytał kandydatów o plany w sprawie niszowych, użyła cudzysłowu, dyscyplin. Zostało zadane, także... No, czy była odpowiedź? Obaj kandydaci powiedzieli, że będą jak najbardziej rozwijać dyscypliny pływackie, także Monika niech się nie martwi, na pewno będzie miała szansę. Czy ty wierzysz kandydatom? Czy nie masz wyjścia? Jeżeli Otylia przyniesie pieniądze z ministerstwa, no sam je wykorzystuje przecież w dużej ilościach i wiem, że to jest możliwe, także spokojnie to wystarczy, jeżeli ministerstwo będzie miała po swojej stronie, to na pewno. Potrzebuje tylko specjalista od pisania projektów i koniec. Spokojnie. Dwóch ludzi wystarczy na to, żeby przynieść kilka milionów złotych. Użyłeś skrótu, że te pieniądze pochodzą z... Skrót brzmiał FRKF. Ja niestety nie orientuję się w tych strukturalnych Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej. Tak, Jarek Błażek przesłał mi rozwinięcie tego skrótu. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej. Czym zajmuje się Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej? No to zajmuje się rozwojem kultury fizycznej i sportu. No. Czyli... Jest jeszcze sport powszechny i tak. Jedno zajmuje się sportem kwalifikowanym, a drugi sportem powszechnym. I dofinansowuje. Amatorski. I dofinansowuje tak, między jeden innymi i drugi związki. Sport. Tak? No tak, są specjalne są programy upowszechniania sportu i te programy trwały już wiele, wiele lat, ale nikt Polski Związek nie korzystał z nich, a to są olbrzymie środki. No. Dla przykładu podam, że spokojnie na dyscyplinę można wziąć około od 300 do 600 tysięcy złotych na rok działania grupy naborowe, a więc to jest tyle, co to taki budżet w piłce wodnej na wszystkie kategorie wiekowe, także nie rozumiem, dlaczego Polski Związek nie korzystał z takich środków dużo wcześniej. Proponowałem to, ale to nigdy nie było no nie było współpracy, nie było zgodności w tym kierunku. Donek, rozumiem, że jak tam się coś wydarzy ważnego, to się skontaktujesz z nami i jako pierwsi będziemy mogli naszym widzom, którzy wciąż w niesamowicie dużej ilości są razem z nami, uczestniczą w Suchym Torze Broadcast. Także czekamy na jakieś wieści. Jeżeli tylko coś się wydarzy, prosimy o kontakt. Wytrwałych pozdrawiam. Dziękujemy, hej. No niebywałe, godzina 1:48 na moim zegarze, mam nadzieję, że na waszym również. W Malborku również jest ta sama godzina, co w Warszawie? To jest ten sam czas? Czy jakiś wschodnioeuropejski już? Nie. Na pewno jest późno. Na pewno jest późno. Arku, ty też tak późno chodzisz spać, czy dzisiaj wyjątkowo emocje
adrenalina związana z wyborami nie pozwala ci zasnąć. Nie, ja zdecydowanie później i właśnie jak rozmowa była w czwartek o tym rannym wstawaniu, to wracamy do biur i ja mam problem, żeby 6:30 wstać. Nie? Powiedz mi, co ty masz za baldachim nad sobą? Co to w ogóle za urządzenie jest? Gdzie ty jesteś? W starym łóżku mojego dziecka sobie siedzę. Tam się czujesz najlepiej, tak? Rozumiem, że tam wiesz, się czujesz najlepiej. Tak, chyba najlepsze otoczenie właśnie za mną jest takie. Tutaj często odbywam właśnie jakieś wideokonferencje jakoś tak z przyzwyczajenia. Nie zastanawiam się. No wiesz, brzmisz bardzo profesjonalnie. Nie wiem, czy to jest zasługa mikrofonu w tych słuchawkach. Czy jesteś już po kursie Daniela Kondraciuka z emisji głosu, dykcji i prezentacji? Nie wiem, czy po prostu wrodzony talent? Nie wiem. Nie wiem, to Daniel musiałby chyba bardziej się wypowiedzieć na ten temat. Wiesz co, naturalnie mówię, ani nie obniżam głosu, ani nic. Także, ale to jeżeli dobrze brzmi, to fajnie. Bardzo dobrze. Maćku, z kim tak korespondujesz? Powiedz, o czym piszesz. Nie mogę powiedzieć. Ja tutaj mam wtyki w spale. Tak. Mam też, no to powiedz, jakie masz doniesienia? Że nic się nie dzieje. Ale też mam bardzo ważną, bardzo ważnego informatora w Koszalinie. Ale on nic nie wie. On jest zmęczony. Słuchajcie, ja się nie dziwię, wszyscy jesteśmy zmęczeni, no jest bardzo późna pora. Myślałem, że uruchamiając stream o godzinie 23:00 to już będzie dawno po wynikach wyborów. Okazuje się, że niestety jeszcze nie. Mamy kolejny komentarz, może jakiś telefon do nas jeszcze, może chcecie skomentować jakąś sytuację, może chcecie o czymś poopowiadać. Tak, 6:00 rano to późna pora. No tak, a faktycznie dla tych, którzy rano wstają, to aktualna godzina to koszmar. Tak. To koszmar, ale dopóki jesteście, słuchajcie moi drodzy, dopóki jesteście z nami, to my też wytrwamy, bo my jesteśmy dla was. My wytrwamy i będziemy chcieli się jako pierwsi z wami podzielić informacją, czy Otylia Jędrzejczak, czy Jacek Śmigielski stanie na czele Polskiego Związku Pływackiego. A ta decyzja, ta informacja, ten wybór już zapewne niebawem. Ania, nasza Ania Szemberg również nie śpi, czeka na wynik wyborów, czyli są emocje. No, myślę, że każdy, komu zależy w jakikolwiek sposób na pływaniu, to jest ważne wydarzenie. I tutaj był komentarz taki, i to jest niestety smutny fakt, że żaden portal, ja przynajmniej nie znalazłem na żadnym portalu liczącym się takim ogólnopolskim informacji, że jest wybór nowego prezesa Polskiego Związku Pływackiego. I to jest o tyle też smutne, no, że mimo wszystko startuje taka osoba jak Otylia. Tak, dokładnie. Czyli chcesz powiedzieć, że nikt nie interesuje się polskim pływaniem. Wiesz co, tak. Oprócz nas samych zainteresowanych. Tak. I tego, szczerze mówiąc, tego bym oczekiwał od nowego prezesa, żeby to się zmieniło. Żeby jednak to pływanie było bardziej w przestrzeni medialnej i widoczne. Bo no, wszyscy wiemy, że chyba nie ma piękniejszego sportu od pływania, tak? I równocześnie ten, kto pływa, no to wie o tym, że to jest ciężki sport, ale do oglądania jest rewelacyjny. No właśnie, nie wiem jak dla innych. Przepraszam, wszedłem ci w słowo. Dla nas jest piękny, dla dziennikarzy sportowych niekoniecznie, bo unikają pisania o pływaniu, ale z drugiej strony, czy my dajemy im powody do tego, żeby pisali o tym pływaniu? A jeżeli dajemy, to czy to są powody czysto sportowe? No właśnie, no w ostatnich kilku latach właśnie w ogólnopolskiej przestrzeni medialnej ja przypominam sobie, że raz tylko mówiono o pływaniu, no kiedy? Przed Tokio, tak?
kiedy rzeczywiście głośno było, a nie tylko na pasku była informacja, że któryś z naszych pływaków zdobył medal. No przecież jak nasza sztafeta dziewczyn zdobywała, no to niesamowite, tak, złoty medal. No to ja z tego, co kojarzę, może coś przeoczyłem, ale kojarzę, że na przykład w TVN24 to na pasku tylko informacja była, taka przepływająca. Tak. Słuchajcie, wciąż pojawia się pytanie, konsekwentnie Robert Sztuka pyta już po raz trzeci, czy ktoś wie, kto będzie sekretarzem generalnym? Czy ktoś z naszych widzów ma takie informacje, ma takie przecieki i wie już, kto tym sekretarzem generalnym w związku może być? A w tej chwili był sekretarz generalny za Pawła? W tej chwili funkcję sekretarza generalnego pełnił Paweł Słomiński, stąd też pobierał pieniądze jako sekretarz generalny. Z tego, co ja zrozumiałem, może się mylę, ale jeżeli się mylę, to proszę mnie poprawić, no przecież nie znam wszystkich zależności czy wszystkich formalnych tam spraw w związku. Ale taki sekretarz generalny chyba ma być powołany w tej kadencji, bo w kilku hasłach czy programach się przewijali. Widzimy, że wśród naszych widzów przede wszystkim dominują w tej chwili zwolennicy Otylii Jędrzejczak. Czy tylko oni są po prostu aktywni i jawnie głosują tutaj w tym naszym plebiscycie wewnętrznym na czacie na Otylię Jędrzejczak, czy jeszcze mamy zwolenników innych kandydatów? Jeżeli mamy zwolenników Pawła Słomińskiego, to pewnie się w tej chwili już nie chcą przyznawać. I krzyczą Otylia. O, mamy oczywiście zwolenników Jacka Śmigielskiego. Witamy, Ole Kryszczuk. Dzień dobry, dobry wieczór. Albo nie, dzień dobry już chyba, to druga w nocy. Ola, też jesteś dzielna, że wytrzymałaś tak długo z nami, ale Michał, Mike Szczęśniak, również Jacek Śmigielski. No, ale do tej pory, z tego co widzę, w przewadze są jednak kandydaci. Mamy telefon. Oj, telefon. Mamy telefon. Czy to już jest ten telefon? Halo, halo, dzień dobry. Halo. Dzień dobry, z kim mamy przyjemność? Skąd pan dzwoni? Łukasz z Warszawy. Myślę, że to pytanie... Tak, halo. Okej, słyszymy się. Myślę, że to pytanie o kandydatów też dobrze pozwala odpowiedzieć na pytanie, które zadałeś, myślę, że dobrą godzinę temu odnośnie programu i jego obiektywizmu. Mianowicie tym się różni ta audycja od innych posłów, innych obozów. Nie nazywam waszej audycji obozem żadnego z kandydatów, aczkolwiek rzeczywiście można było odczuć pewne tendencje i obrany kierunek co do Pawła Słomińskiego. Wypowiadają się wszyscy i nikt nie jest krytykowany. Natomiast co ważne, w waszej audycji nie było ani jednej wypowiedzi, która jakkolwiek byłaby kontrowersyjna, to znaczy nikt nikogo nie obraził ani razu. Ani Otyli, ani profesora Śmigielskiego, nawet po pierwszej niedzielnej audycji, kiedy kontrkandydaci nie stawili się i w zasadzie tutaj można powiedzieć, bardzo zapobiegawczo zareagowaliście, nie dopuszczając prezesa Słomińskiego do głosu. To nic, żeby się nie stało, wy nie uniemożliwiliście innym kandydatom wzięcia udziału w programie. Ja przepraszam, że przerwę od Daniela Kondrasiuka, który uczył mnie sztuki podcastingu. Zebrałem naprawdę niezłą burę za to, że zrezygnowałem z wizyty Pawła Słomińskiego w programie, że rozwaliłem sobie program, czy rozwaliłem nam program, że powinien się Paweł Słomiński pojawić. Także ja też miałem tego typu opinie. Już przepraszam, że przerwałem. Aczkolwiek to ja rozumiem takie stanowisko. Wydaje mi się, że Arek wtedy też był zwolennikiem, aby w końcu odpowiadającego na posty pisemnie prezesa zaprosić. Według mnie to też byłoby słuszne, tak jak mówię. Nie mogłem tego, przepraszam, jeszcze raz przepraszam, nie mogłem tego zrobić z szacunku dla naszych gości, dla Piotra Woźnickiego i dla pana doktora Jerzego Skuchy. Zabrałbym im czas antenowy. Nie mogłem tego zrobić. Aha, konwencja się zmienia, rozumiem. Natomiast no, też wracając poniekąd do pytania, które padło, czym
czym prezes Słomiński przekonał swoich zwolenników, no można by się zapytać, dlaczego, ja wiem, że te parę tygodni ostatnio to jest odpowiadanie pytaniem na pytanie, no ale no niestety, to są dość specyficzne wybory po tych 5 latach. Można by się zapytać, dlaczego inni kontrkandydaci nie przekonali zwolenników Pawła Słomińskiego, aby, no nie wiem, chcieli wypowiedzieć na ich temat. To jest bardzo ciekawe pytanie. Czy znasz, Łukasz, odpowiedź na to pytanie, albo czy masz własną wersję komentarza na to pytanie? Znaczy, dodam, że jestem kibicem, nie jestem trenerem, nie jestem rodzicem żadnego z zawodników, bratem, partnerem, po prostu obserwuję ten sport, lubię ten sport. Dodam, że to pytanie zadał Maciek Bonecki, którego od ponad dekady obserwuję w telewizji jako komentatora i jako komentatora bardzo, bardzo go cenię i ma bardzo obiektywne komentarze w trakcie komentowanych zawodów i puenta na koniec każdej wielkiej międzynarodowej imprezy jest trafna. Na pewno nie zawsze podoba się wszystkim zawodnikom, ale jest trafna. Dlaczego? Ja myślę, że odpowiedź też zawarłeś wcześniej, to znaczy... Przepraszam, muszę przerwać na chwileczkę i zaraz wrócimy. Łukasz, bardzo przepraszam, ale mamy ważną informację, tak naprawdę najważniejszą informację dzisiejszego dnia, dzisiejszego wieczoru. Zaczyna się werble, 103 osoby głosują, pierwsza tura 77-25 na rzecz Otylii Jędrzejczak. Drodzy Państwo, mamy nowego prezesa Polskiego Związku Pływackiego, jest nią nasza mistrzyni olimpijska, rekordzistka świata, legenda polskiego pływania, Otylia Jędrzejczak. Miło nam poinformować i gratulujemy zarówno Otylii jako prowadzący Suchy Tor Broadcast, ale również myślę, że w imieniu naszych widzów i naszych kibiców. Łukasz, oddaję Ci głos, przepraszam bardzo, ale to była tak ważna informacja, że musiałem Cię przerwać. Również gratuluję. Odpowiadając na to pytanie, wydaje mi się, że rzeczywiście Pawła Słomińskiego wszyscy znamy i mam nadzieję, że coraz mniej będzie się pojawiało złośliwych komentarzy do każdej wypowiedzi o Pawle Słomińskim, nawiązującym, ironizującym do Tokio. Jest to osoba znana, przewidywalna na pewno. Jeżeli chodzi o pozostałych kontrkandydatów, no tak jak wspomniałem, niestety jest to okres taki dość specyficzny i w zasadzie ja odniosłem takie wrażenie przez ostatnie 9-10 tygodni, że mamy to, co u nas bardzo często się zdarza, kandydatów przeciwko komuś, to znaczy zostali dość nagle wytypowani z obozów, gdzie mamy konflikt personalny niestety, to trzeba jasno powiedzieć. No, mamy konflikt personalny między jednym z obozów a prezesem Słomińskim. Być może dobrze się stało, bo będziemy mogli sprawdzić, zweryfikować wiarygodność też wszystkich stron. Być może ten toksyczny układ zniknie z PZP, w ogóle z PZP, tak jak nazywał to prezes Słomiński, czyli nas wszystkich, również kibiców. No i zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie, czy osoby, które tak silnie rywalizowały z prezesem Słomińskim, no rzeczywiście mogą się wyciszyć albo współpracować z nowym zarządem. No i myślę, że no, nie za bardzo było czym przekonać. No, samym atakowaniem prezesa i kogokolwiek ciężko przekonać do swoich racji. Z drugiej strony, ileż tygodni można słuchać obrażania drugiego człowieka, nieważne jaki błąd popełnił. To naprawdę niech ta sprawa zostanie wyjaśniona przez organy, instytucje. Tak, jeżeli mnie pytacie o to, dlaczego w ostatnim czasie skierowała się ta sympatia bliżej Pawła Słomińskiego moja, to ja jestem tylko człowiekiem i reaguję emocjonalnie bardziej niż w sposób rozumny może. I właśnie hejt, który, czy zmasowany atak na Pawła Słomińskiego, ale brak osób, które wzięłyby go w obronę, a jednak z nim współpracują, mówię tutaj o jego współpracownikach, spowodował, że w jakiś sposób też chciałem go wziąć w obronę. To jest takie moje też wytłumaczenie, bo nie zgadzam się po prostu z tym, jak atakują mojego kolegę czy mojego współpracownika, no to staram się szukać powodów, żeby stanąć w jego obronie i głośno o tym mówię, więc dlatego nie mogłem tego zrozumieć i też pewnie z tego powodu było mi bliżej do Pawła.
Także w zasadzie to tyle. Bardzo dziękuję za głos i nawet jeżeli też uważam, że jeszcze raz podkreślając, ponieważ takich komentarzy było trochę, uważam, że nikt nie został potraktowany, ani nie zostałby potraktowany stronniczo w tej audycji. Wystąpić mogli wszyscy, a prowadzący no, może mieć jakieś swoje preferencje. Także dziękuję za te parę minut. Mamy nowego prezesa. Fajnym pomysłem wydaje się finansowania szczególnie, więc miejmy nadzieję, że, tak, że rzeczywiście będzie dobrze. Łukasz, bardzo dziękujemy. To był bardzo ważny telefon dla nas i komentarz. Mam nadzieję, że nie ostatni, pierwszy, ale że nie ostatni. Zachęcam do telefonowania do nas, dzwonienia, zgłaszania problemów i tematów. Andrzejku, minutka, bo ja z racji tego, tak, że nie dziękuję, Łukasz, dziękujemy. Ja z racji tego, że pierwszy raz biorę udział, to muszę iść po zasilacz i podłączyć komputer. Nie, ale słuchajcie, minutka, bo my już kończymy, bo my już wszystko wiemy. Dobra. Jest godzina 2:03. Myślę, że też należy się naszym gościom odpoczynek po tak ciężkim dniu i pełnym napięcia. Słowo komentarza, Arek się pewnie podłączy za chwilę, bo widzę, że ten komputer mu jednak widać, że nie jest zawodowym podcasterem, nie wie, że taki sprzęt na kabelek trzeba podłączyć tuż przed programem. Maćku, poproszę w takim razie o słowo komentarza kończącego dzisiejszy Suchy Tor Broadcast. No, ja myślę, że delegaci po prostu pokazali, że jednak Paweł Słomiński jakby... No ta afera tokijska, już abstrahując od tego całego hejtu, którego przyjął który no może na przykład jak sam powiedziałeś wszystko, że ciebie trochę poruszył, ale no jednak delegaci doszli do wniosku, że jednak kompetencje hoteli Jędrzejczak są jednak Myślę, że również autorytet. Myślę, że przede wszystkim może autorytet Otylii Jędrzejczak i to, że potrafi otwierać drzwi do różnego rodzaju instytucji, zarówno w kraju, jak i za granicą, może przynieść korzyść. Tak, ale tutaj też jest za jakby walorem Otylii Jędrzejczak jest także to, że jednak prowadzi dość dużą organizację, tą swoją fundację. I wydaje mi się, że zarówno Fundacja i Polski Związek Pływania mogą z podobnych jakby źródeł finansowania też też. Run Forest pod... Przepraszam. No to już jest późno, to się takie późno zdarza. No, wydaje mi się, że jeżeli doszło już do takiej konfrontacji Otylia Jędrzejczak, która prowadzi fundację właśnie związaną z pływaniem, a lekarz, który jednak jakoś się nie udzielał, jeżeli chodzi o pływanie, o popularyzację pływania, no to wyszło jednak, że Otylia. Ja jestem bardzo ciekawy jeszcze programu, już dzisiaj nie będę go czytał, rano go będę czytał, ale no, faktycznie bardzo fajnie, że Otylia Jędrzejczak była jednak przygotowana, miała program i no i nic, no Andrzej, chyba musimy po prostu życzyć powodzenia i żeby nastały bardzo dobre czasy dla polskiego pływania. Jak najbardziej. Poprosimy jeszcze o słowo komentarza Arka Dobrzyńskiego, który się telefonicznie tym razem z nami skontaktował, naszego dzisiejszego współprowadzącego. Tak, bardzo, bardzo przepraszam, ale niestety komputer odmówił współpracy, bateria wytrzymała tyle. Nie wiem, co wcześniej Maciek mówił, dlatego że właśnie podłączałem, usłyszałem tylko właśnie, że Otylia otwarte drzwi do wielu rzeczy. Ja powiem szczerze, że ja na to liczę, tak? Że jednak to, że będzie miała ten wstęp bardziej szeroki jako mistrzyni przede wszystkim olimpijska, bo chyba z tego, co wiem, to tytuł jest dożywotni, tak? To można mówić była, nie była, ale to chyba jest... Mistrzyni olimpijska oczywiście. Więc chyba wydaje mi się, że na to najbardziej liczę, tak? Że jednak wizerunkowo, bo
Pamiętajmy o jednym. Dla mnie program Otyli był nie wiadomo, to któryś raz mówię. Bardzo chętnie bym się z nim zapoznał, także jakbyś Maćku się podzielił, to ja bardzo chętnie bym tam przez Andrzeja bym się zapoznał, bo to zapewne jest ciekawe. Ja śledzę też to, co robi Otylia w mediach społecznościowych. I tutaj któryś właśnie dzwoniący mówił o zasięgu. Faktycznie ten zasięg jest duży. Dużo ludzi śledzi Otylię, dużo ludzi czyta posty, komentuje. I jeżeli w tym kierunku związek pójdzie, no to powinno być dobrze, tak? Tylko wszystko zależy od tego, kim się otoczy. No, to jest podstawa. To nie jest praca solowa, tylko to jest praca zespołowa. Arek, bardzo dziękujemy Ci za udział w dzisiejszym programie jako współprowadzący i ten cenny głos komentarza, nie jednego zresztą. Moi drodzy, powolutku kończymy, zmierzamy już do mety, wezmę siebie na duży ekran. Bardzo ciekawą rzecz przypomniał mi Paweł Stolcman, pozdrawiamy Cię Paweł serdecznie, że nie faworyzował żadnego z kandydatów, ale z tego co wie, a wie okazuje się bardzo dobrze, Słomiński przejął Polski Związek Pływacki na krawędzi bankructwa, a pozostawił w dobrej kondycji finansowej. Tak, oczywiście tak było, Pawle, i myślę, że nie chodzi tutaj o to, żebyśmy teraz zasługi Pawła Słomińskiego wymieniali, ale o to, że przejęcie tego związku nie będzie się wiązało z sytuacją kryzysową, czyli ratowania finansów tego związku, co wydaje mi się też jest bardzo ważne. Pozdrawiamy Pawła Stolcmana, u niego pewnie ranek, bo pisze z Ameryki. Moi drodzy, ja chciałbym jeszcze powiedzieć na koniec taką rzecz. Suchy Tor Broadcast był, jest i będzie zawsze za Polskim Związkiem Pływackim. Bez względu na to, kto będzie stał na czele tego związku, bo Polski Związek Pływacki to my trenerzy, działacze, tworzymy struktury nadrzędne, takie jak Okręgowe Związki Pływackie, takie jak Polski Związek Pływacki, i to jest nasz wszystkich związek. Także też się cieszę z wyboru, kandydata, ktokolwiek by nim nie był, myślę, że dobrze się stało, że jest nim, jest nią Otylia Jędrzejczak. Pięknie dziękuję Państwu za uwagę, za ten wieczór. Zgłaszajcie tematy, zgłaszajcie problemy do nas. My chętnie rozmawiamy z każdym, o wszystkim. Nie ma u nas przestrzeń do tego, żeby rozmawiać, jest u nas dla Państwa otwarta. Zapraszam serdecznie, życzę dobrej nocy i z udanej niedzieli, długiej, ciepłej, słonecznej niedzieli. Dobrej nocy. Dobranoc. Dobranoc Państwu. Tor Broadcast. Zarażamy tylko pasją. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór, tu Daniel Kondraciu, witam Was bardzo serdecznie i pragnę poinformować wszystkich, że właśnie w Internetowej Akademii Rozwoju Osobistego wylądował mój autorski kurs Sztuka Prezentacji, czyli wszystko, co chcecie wiedzieć na temat wystąpień publicznych, pracy z kamerą i mikrofonem. 3 moduły, ponad 15 lekcji, dykcja, emisja głosu, autoprezentacja, przepona, domowe studio, ubiór, sztuka opowiadania historii, czyli wszystko, co jest Wam potrzebne, by rozpocząć przygodę z mediami, telewizja, radio, podcasting. Po tym kursie nie będą miały przed Wami tajemnic. Czekam na Was. Sztuka prezentacji, Daniel Kondraciuk. Gorąco polecam, zapraszam do jaro. Do zobaczenia. Zarażamy tylko pasją.